Jeśli ktoś sądzi, że zbliża się lub ma wypalenie zawodowe, ja bym na maksa szanował poczucie, że coś jest nie tak, ale włożyłbym bardzo duży wysiłek, by się świetnie dowiedzieć, co jest nie tak. Są dwie top metody, jak rodzice rujnują swoje dzieci, słuchaj, taki ciekawostek. I jedna z tych top metod rujnowania swoich dzieci, to jest ogromnym elementem wypalenia, jest takie rozchlapanie poznawcze. W sensie my tyle rzeczy próbujemy nadzorować, my tyle rzeczy próbujemy rozumieć, My tyloma rzeczami się interesujemy, że z naszej psychiki, nasza psychika jest po prostu, ona jest zmieniona w Tatar. No nie, jakby to, to ciężko powiedzieć, żeby tam, a tam została jakaś, jakaś jedna funkcjonalna struktura. Jeśli jakieś środowisko nam nie sprzyja i my się tam czujemy zawstydzani i my mamy wrażenie, że my musimy być jacyś dziwni, żeby móc tam przeżyć. Jebać to środowisko. Można żyć jak się chce i żreć co się chce i palić i w ogóle przyjmować dowolne substancje, ale trzeba być świadomym, że potem się poniesie pewne konsekwencje zdrowotne. Wydaje mi się, że już jesteśmy w dosyć mocno innym miejscu. 10 lat temu sądzę, że, jakby sądzę, że mogłyby z nas być memy. Na przykład. <laughs> w sensie, jeśli, ten, jeśli nasza rozmowa miałaby napisy, to gif tego momentu z tymi napisami funkcjonowałby jako, jako mem, taki reaction mem, no nie? że dwóch kolesi gada, że się poryczało na komedii Sandlera. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Temat wypalenia zawodowego przewija się w rozmowach copywriterów co jakiś czas. Nie wiem, czy chcę to robić. Mam główniane zlecenia za główniane pieniądze. Agencja mnie męczy. Od dawna chciałem porozmawiać ze specjalistą od wypalenia zawodowego i moja pierwsza myśl, Andrzej Tucholski psycholog biznesu szukający sposobów na lepsze dbanie o siebie i innych w późnym kapitalizmie, autor książek, podcaster, piewca wysokosprawczości, fan stoicyzmu. Siema, Andrzej. Czołem, cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jestem Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i z tego co rozumiem, Danielu, zostałem dzisiaj tutaj złapany łapanką na ulicy, <laughs> żeby pogadać o... No dobra, może trochę za wesoło zaczynam jak na nasz dzisiejszy temat spotkania, ale rozumiem, że złapaliśmy się dzisiaj, żeby pogadać o Temacie, który jest smutny, który dotyczy nas wszystkich, i musimy znaleźć jakąś chyba pogodę ducha, żeby spróbować przez niego przejść. No bo ja osobiście nie znam osoby, a która, która nie myśli przynajmniej o tym, albo nie jest w strefie zagrożenia, czyli o wypaleniach. Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wypaleniach. Może trochę poruszymy kwestię tego, że ten termin bywa nadużywany w kontekście w odniesieniu do czegoś, co wypaleniem nie jest. Do tego dojdziemy, ale pierwsze obowiązkowe pytanie musi paść. Andrzej, co ostatnio napisałeś za kasę? Co ja ostatnio napisałem? Ostatnio napisałem za kasę dosyć rozbudowany raport, czyli taką rzecz niepubliczną. Mam całe życie gdzieś tam do sobą pisania rzeczy publicznie za kasę. Mam gdzieś tam tło w blogowaniu, piszę książki, piszę e-booki, ale bardzo dużo mojego biznesu w ostatnich latach przeszło na szkolenia, takie B2B, no nie? Pracuję z różnymi zespołami w firmach, w organizacjach, żeby, żeby tym ludziom było trochę spokojniej, trochę lżej w tych trudnych warunkach, w których jesteśmy zmuszeni żyć. I dla mnie jest bardzo ważne, by wszyscy obecni byli bardzo tu i teraz ze mną w tych emocjach, w tych tematach, w tych wartościach. Tym niemniej potem na mnie ciąży potrzeba spisania notatek z takiego szkolenia, żeby wszyscy gdzieś tam mieli. Um, bo, bo jednak wierzę, że kiedy ludzie w trakcie coś tam sobie próbują, wiesz, notować, rozwiązywać i tak dalej, no to się trochę traci tego skupienia. No nie? Na przykład dlatego często nie mam slajdów na szkoleniach, bo to tak odwraca uwagę, ludzie są bardzo zaaferowani, no nie tym, tym czymś się na co patrzą. A moja formuła pracy jest właśnie taka, że muszę potem plus i minus. Ja kocham, no nie tak być w żywiole z, z ludźmi, z którymi szkole, z którymi pracuję, ale faktycznie potem dosyć dużo mojego obowiązku polega na tym, że muszę przygotować raporty, dosyć rozbudowane notatki, no, jakieś takie rzeczy, z których potem ci ludzie będą mogli po prostu korzystać we własnym zakresie. Ciekawe, czajek mam. To w sumie chciałbym się przyczepić te, do tego, co powiedziałeś o tym byciu tu i teraz, bo to Dobra. pewnie będzie trochę powiązane z, z tematem naszego dzisiejszego e, odcinka. I jest, jest coś takiego właśnie. I ostatnio to, to też jest przedmiotem i, i, te, i naszego zawodu, e, zawodu copywritera, bo jednym z naszych zadań jest łapanie czyjejś uwagi. I tak. to tutaj jest jakaś korelacja pomiędzy tym, że ludzie rzadko teraz są tu i teraz. Naj, najczęściej, wiesz, jak rozmawiasz z kimś, kto ma telefon w łapie, no nie dogadasz się, nie? Ja, jak, jak moja żona ma telefon w, w ręce, ja się do niej nie odzywam, bo tu nie ma rozmowy, bo nie mamy podzielności uwagi, nie? I, i coraz rzadziej myślę, że jesteśmy tu i teraz, szczególnie, że jeszcze są typy osobowości, gdzie, wiesz, ktoś y, żyje cały czas w przyszłości, nie? Albo w przeszłości. Więc jakby, jakbyśmy mogli pociągnąć trochę ten temat tego tu i teraz i być może jakiś tip, jak być bardziej tu i teraz może coś co stosujesz w ja szkoleniach tak, znaczy powiem ci tak ze sztuczek i z ciekawostek jest taka książka mózg nie służy do myślenia 7,5 lekcji na temat mózgu tę książkę napisała Liza Bartlett albo Liza Barrett nie pamiętam teraz dokładnie nazwiska ale tytuł jest na tyle ciekawy że łatwo go gdzieś tam znaleźć jest tylko jeden taki a i z tej książki możemy się między innymi dowiedzieć, to jest, wiesz co, to są bardzo przystępnie opracowane wszystkie informacje, które współcześnie możemy uznać jako fakt na temat neuro, na tematy neuro, w sensie na tematy wszystkiego, co może dotyczyć mózgu. I Liza w tej książce między innymi dzieli się takim, takim spostrzeżeniem, takimi badaniami, takimi obserwacjami, że ludzki mózg nie żyje tu i teraz prawie w ogóle, wiesz. Że ludzki mózg tak naprawdę żyje około 10 do 30 sekund do przodu, próbując antycypować ewentualne zagrożenie, próbując antycypować to, czy coś będzie dla mnie nieprzyjemne, czy powinienem uruchamiać zrzut adrenaliny w organizmie, itd. dalej, i tak dalej. I można się trochę, ja teraz bardzo mocno naginam naukę, ale można się pokusić o teorię, że człowiek, który ma anxiety, człowiek, który się przejmuje przyszłością, człowiek, który w ogóle nie jest tu i teraz pod kątem myślenia do przodu. No to jest gdzieś tam człowiek wykonujący swoją funkcję ewolucyjną przetrwania, no nie? Być może w sposób, który nie jest najmądrzejszy. Słyszałem ostatnio takie bardzo fajne powiedzonko. No bo czasami się mówi, że mamy tak zwany gadzi umysł, który gdzieś tam boi się tego, że nas tygrys zaatakuje. I słyszałem ostatnio takie fajne powiedzonko, że współczesność to jest bardzo dużo bardzo powoli zbliżających się tygrysów. Więc z jednej strony nasz umysł jest nakierowany na to, żeby długofalowo próbować znajdywać Zagrożenia, niepewności, rzeczy, nad którymi musimy się skupić. Z drugiej strony, nasz umysł jest nakierowany na to, żeby rozglądać się dookoła i teraz próbować nad wszystkim panować. Do czego pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy, bo ogromnym elementem wypalenia jest takie rozchlapanie poznawcze. W sensie my tyle rzeczy próbujemy nadzorować, my tyle rzeczy próbujemy rozumieć, my tyloma rzeczami się interesujemy, że z naszej psychiki, nasza psychika jest po prostu, ona jest zmieniona w Tatar. No nie, jakby to, to ciężko powiedzieć, żeby tam. A tam została jakaś, jakaś jedna funkcjonalna struktura. A trzecim elementem równania, dlaczego my nie jesteśmy tu i teraz, jest to, że bycie. No właśnie za, po, połączmy te dwie rzeczy, które, które powiedziałem już przed chwilą. Po pierwsze, bycie tu i teraz jest bardzo trudne, bo trochę ewolucyjnie nie jesteśmy do końca do tego stworzeni w takim, takim rozumieniu, żeby nie wybiegać do przodu, nie rozglądać się w otoczeniu, nie doszukiwać się bodźców, nie doszukiwać się sygnałów tak zwanych, jak to się mówi, psychologii poznawczej, tylko usiąść na pupie, wiesz i nic nie odczuwać. Nie do końca jesteśmy stworzeni do, do takiego funkcjonowania. Dodatkowo nasza, nasza psychika jest gdzieś tam rozchlapana, i mamy ogromne przeciążenie poznawcze, mamy ogromne przeciążenie mm, informacyjne, rozrywkowe, nasze mózgi przetwarzają takie ilości danych, czy to zawodowo, czy to czy tak by które są po prostu nie do pomyślenia, jeśli, jeśli to porównamy z tym, jak nasze mózgi, ile danych musiały nasze mózgi przerabiać, wiem, kilkaset lat temu. A no, żeśmy nie ewoluowali przez te kilkaset lat, w sensie jesteśmy nadal bardzo podobnymi biologicznie istotami do, do tych wtedy, i wtedy tamten mózg działał i dzisiaj działa. Stawiam crispy wyprasowane 10 zł, że dzisiaj ma o wiele trudniej. A dodatkowo dochodzi też to, że pod wieloma względami współczesność jest trudna, wiesz? Ja oprócz tego, że się zajmuję właśnie psychologią biznesu, funkcjonowaniem człowieka w dużych organizacjach, w trudnych warunkach. Gdzieś tam na boku się też zajmuje późnym kapitalizmem i jakby wszystkim, co jest związane z tym, jak te, te rynki zewnętrzne wpływają dzisiaj na człowieka jak tak zwana komodyfikacja wpływa na człowieka, konsumpcjonizm i tak dalej. I niestety współczesność, oprócz tego, co już wymieniłem, ma jeszcze jedną głupią cechę mianowicie bardzo, bardzo nie sprzyja temu, żebyśmy się umieli wsłuchiwać w siebie. Jest duży problem globalnie z dojrzałością emocjonalną, jest duży problem globalnie z braniem odpowiedzialności gdzieś tam za siebie i swoje emocje z prostego powodu. Jest bardzo duży problem globalnie w ogóle z rozumieniem siebie i swoich emocji. Jest duży problem globalnie z samoświadomością. A co najlepiej zrobić, jak odczuwasz jakiś stres, jakieś nerwy, jakiś niepokój, coś coś ci nie siedzi, ale nie masz siły, bo to, to jakby ludzie, ludziom nie brakuje samoświadomości, nie wiem, bo są głupi, nie? Jakby to, to, to jest Ogromne brzydkie uproszczenie, które nie jest prawdziwe. Ludziom brakuje być może przestrzeni, żeby się takimi rzeczami zajmować, bo są permanentnie przeorani, zmęczeni i niestety system nie sprzyjałby to w sobie wytworzyli na tyle szybko, żeby to było potem łatwe. I wiesz, co wtedy robimy? To co wspomniałeś, sięgamy po telefon. Współczesność oferuje tonę bardzo łatwo dostępnej dystrakcji. To jest taki trochę, wiesz, to tak jakby porównać. Yy, trudny do zrobienia, bardzo pożywny obiad, z tym, że zam możesz zamówić sobie, jakby wiesz, pan, pan na skuterku przywiezie ci za moment jakiegoś fast fooda, który jest zajebiście smaczny, no ale najprawdopodobniej nie powinien się tak, wiesz, brzwić całodobowo, nie? I to tak samo wygląda, że gdzieś tam przetworzenie swoich emocji jest super fajne, jest jakby do zrobienia dla każdego, ale niestety wymaga bardzo dużo samozaparcia i, i emocjonalności, jakby wiesz, radzenia sobie z rzeczami, a my nie mamy czasu, nie mamy przestrzeni, jesteśmy zbyt rozjechani, no i sięgamy po ten telefon. Specjalnie się jeszcze rozpraszamy. Uciekamy jeszcze bardziej przed sobą, uciekamy jeszcze bardziej w takie łatwe, wysokokaloryczne, proste do zjedzenia przekąski psychoemocjonalne. No i potem mamy efekty, no nie? Potem mamy człowieka, który naprawdę bycie tu i teraz nie jest nawet trudny, dlatego że ktoś nie znajdzie 20 minut. Jakby to każdy umie znaleźć, ale masa ludzi na przykład jest tak. Odseparowana od swoich emocji i znania siebie, że bardzo się boi posiedzenia na tyłku 20 minut bez bodźca. No bo jeszcze się czegoś tam dowie, no nie na swój temat, jeszcze się będzie musiała skonfrontować z czymś trudnym. Nie są to czasy sprzyjające człowiekowi. Tak, tak w bardzo w bardzo dużym skrócie. I my wszyscy się zmagamy z jakimiś wersjami tego. Bycie tu i teraz, bycie z tak zwaną, jakby z tak zwaną, nierozszczepioną nie uwagą, bycie po prostu z uwagą poświęconą na jedną, jedyną rzecz. To jest luksus, to jest rzecz trudna i to jest rzecz niestety wymagająca praktyki, bo jesteśmy tak odseparowani od tego, by to było naturalne, no, że to trochę nie wskakuje jako odruch. Naszym odruchem jednak będzie a, sięgnąć po telefon. Wiesz co, rozkminiałem to ostatnio hmm. na potrzeby jednego z innych odcinków i doszedłem do wniosku, na podstawie tego, czego zdążyłem się już nauczyć o, o człowieku, że nasz mózg bardzo lubi chodzić na łatwiznę. Że zadaniem mózgu nie jest zapewnić nam dobre życie, tylko przetrwanie. Więc jeżeli przetrwanie, to jest zamówienie tego kepsika, co pan na skuterku był przywiezie, albo zrobienie sobie obiadu, to ja wolę kepsika, bo to jest łatwiejsze. Łatwiejsze jest wejście w telefon niż skonfrontowanie się, to, to, to co powiedziałeś. I to, to jest antyintuicyjne, i potrzeba bardzo dużo, może nie tyle, nawet samoświadomości, bo wiedzieć, że trzeba coś zrobić, a zrobić to. Są dwie różne rzeczy. Ale takiego samozaparcia, to jest jak, jak ten zimny prysznic rano. Ty wiesz, że to jest chujowe uczucie, ale wiesz też, że cię to pobudzi i po pozwoli ci na przykład wypłacić, dopaminę na resztę życia, nie? na resztę dnia. I no, to mówię z własnego doświadczenia, bo trzy miesiące i to jeszcze ani razu nie było przyjemne, nie? Ale wiem, że to pomaga. To, to, tak jak mówisz, to jest, to jest trudne. A to, co powiedziałeś o tej rozszczepionej władze? to pewnie też się do tego wypalenia dokłada, nie? Tak, wiesz co, w ogóle coraz więcej psychologów nie mówi tylko o wypaleniu zawodowym, tylko o wypaleniu. Kropka, nie? W sensie zaczynamy powoli po angielsku przestaje się znaczy oczywiście, że się mówi, no nie? O professional burnout, ale bardzo, bardzo często znajduje już po prostu wypowiedzi na temat burnout. Jako koncept ogólny, no nie? Tego, że jesteśmy wypaleni emocjonalnie, poznawczo, przebodźcowani, tak, w sensie ba, na, to, to Wypalenie zawodowe jest czymś bardzo konkretnym. Jakby istnieje, wiesz, bardzo, bardzo konkretne metryki, um, kiedy się o tym mówi i tak dalej. Tak jak w ogóle powiedziałeś, to jest temat, który chcę trochę m, poruszyć. Bardzo mnie zainteresowało to, co wspomniałeś, że to jest bardzo nadużywany termin. To jest jakby osobna sprawa. Uh, ale ważne jest też, żeby się zorientować. Ja, wiesz, co? Y y odpowiem trochę dłużej niż chciałem, ale coś mi, się, coś mi przyszło do głowy. My, ja czasami używam takiej anegdoty, że w latach 50. Wszyscy palili, bo to było smaczne i nie miało żadnych konsekwencji, nie? A potem, potem, potem świat odkrył, że to jednak ma konsekwencje. A, i, i, I kiedy żeśmy gdzieś tam zaczęli mieć biurka i zaczęliśmy mieć komputery, to wszyscy zaczęli krzywo siedzieć jak takie krewetki przy komputerach, bo też jakby to nie miało konsekwencji, bo nie było jakby globalnej świadomości, ergonomii i tak dalej. Znaczy, przynajmniej nie od razu, no nie takiej biurkowej, a. Jeśli ktoś, wiesz, organizował bardzo duże biura, gdzie, gdzie ludzie jakby siedzieli, no to, 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 to o tym wiedział. Ale jak my wszyscy sobie swoje własne biurka organizowaliśmy, to tej wiedzy od początku nie było. No i też potem było zdziwienie, nie? Dlaczego wszyscy mamy, mamy popsute kręgosłupy. I można żyć jak się chce i żreć co się chce i palić i w ogóle przyjmować dowolne substancje, ale trzeba być świadomym, że potem się poniesie pewne konsekwencje zdrowotne. I można też, jest już bardzo duża współcześnie świadomość tego, że można żyć tak, by minimalizować prawdopodobieństwo różnych chorób z wiekiem płynących. Nie? I podobnie z fizjoterapią. W sensie mamy dosyć dużą taką ogólną wiedzę dzisiaj, że możemy w pewien sposób siedzieć, mieć zbudowane jakby biurka, ułożone monitory, żeby, i wiesz, jakieś treningi, nie? żeby się kiedykolwiek ruszać z tych biurek. Że być może będziemy potrzebowali fizjoterapeutów trochę mniej niż bardziej. No nie na przykład będziemy mogli trochę uniknąć tego. I psychologia, mam wrażenie, przechodzi przez bardzo podobny moment. W sensie, jak świat był o wiele prostszy, pełniliśmy o wiele mniej ról, byliśmy, mieliśmy o wiele więcej relacji międzyludzkich, one były głębsze. A mogliśmy na siebie liczyć trochę bardziej społecznie. W sensie, wiesz, jak była wiertarka w bloku, to, to jakby, to wszyscy mieli wiertarkę, nie. A jak, jak, jak wiesz, w latach gdzieś tam 70. -tych, 60. -tych były, wiesz, pierwsze radia, pierwsze telewizory w blokach, no to jakby no to, to, to było telewizor radia całej klatki schodowej, o ile w ogóle nie podwórka, nie. A i, I Albo dzieci, jak, jak mówi Zane powiedzą, że jakby dziecko wychowywała cała wioska, albo, albo też blok mieszkalny, coś w sensie taka zgraja dzieci w tym bloku gdzieś była i pewnie ktoś im daje jeść i pewnie, pewnie się nie pozabijają. To dzisiaj to wszystko spada na nas bardzo personalnie. Musimy bardzo, w efekcie jakby mnożymy te obowiązki, bo każda ze musi się nimi zajmować. I do pewnego stopnia, do niedawna można było trochę, znaczy to, to co mówię nie jest do końca prawdą, ale jest uproszczeniem, że można było trochę żyć jak się chce. Pod kątem higieny psychicznej, tego, jak czujemy, jak myślimy, jakoś pewnie by było. A współczesność jest na tyle rozkręcona, na tyle złożona i na tyle trudna, że w mojej opinii powinniśmy trochę pójść tą drogą. Co jakby wiesz, jedz zdrowo i się ruszaj, to może nie będziesz miał tych 42 chorób wieńcowych na starość, miej ergonomiczne biurko, no to może nie będziesz mieć problemów z kręgosłupem. I są pewne metody czucia, są pewne mechanizmy czucia i myślenia, żeby nie mieć problemów. Psychoemocjonalnych, płynących nie z tej z tej trudnej współczesności, którą mamy. I wydaje mi się, że gdzieś tam psychologia przechodzi taki etap przebijania się do mainstreamu, przebijania się do kultury ogólnej, również z takim wnioskowaniem, z takim wnioskowaniem, że to już nie jest dla wybranych, to już nie jest tylko, kiedy masz problem, tylko współczesność jest na tyle problematyczna, że trochę każdy powinien jakąś wiedzę, jakieś, jakąś, jakieś narzędzia z tego, z tego podłapać dla swojego bezpieczeństwa. Dobrze, że przypomniałeś to sobie podniosłem biurko i wstałem, ale uczepię się tego, co powiedziałaś na temat tej, tego przebijania się psychologii do mainstreamu. Jest to jakiś pozytywny prognostyk. Dlatego, że coraz częściej można się spotkać z opiniami i to też ludzi znanych i z zasięgami, że terapia to nic złego. Kiedyś, mhm. jak kiedyś reagowali ludzie, zwłaszcza na, na wiosce, ja, Jak bym sobie powiedział w mojej rodzinie powiedział, że chodzę lub chodziłem na terapię, no A to co ty jesteś jebnięty? Nie. Tak, wariat. Po co ci, po co ci terapia, nie? No jak po co mi terapia? Właśnie po to, żeby na przykład, mając te 40-50 lat nie wyładowywać sobie na kimś, moich traum, moich przekonań, moich niezaspokojonych, nieuwolnionych emocji, które tłumiłem sobie przez 50 lat, i teraz, teraz to wszystko wyłazi. No bo gdzie, gdzieś o tym wspominałeś, że, że my mamy ograniczoną pojemność na emocje. Super no mówi no tak jest, w sensie każ... znaczy, emocje każdy ma, emocje trzeba przeżyć. Prawie nikt nas nie uczy, jak te emocje przeżywać, w sensie w szkołach tego nie ma. Jeśli czyliś rodzice są ultra na ten temat oświeceni, no to zajebiście. Jak nie są, no to masz pecha, nie? I, I potem trzeba coś z tym robić. Z plusu, bez jeden plus, jak się przegapiło naukę tego w dzieciństwie, absolutnie można nadrobić w dorosłości. To jest, to jest ogromna, ogromna zaleta, jakby da radę to nadrobić, da radę czuć się dobrze, ale tak jak mówisz no, jeśli ktoś jest strasznie łebski i ma ochotę to robić samemu, no to jakby spoko, niech próbuje samemu, ale można też, wiesz, nie wyważać jakby otwartych drzwi, po prostu pójść do profesjonalisty, profesjonalistki, którzy poświęcili, wiesz, 12 ponad lat, żeby móc robić to, co robią, co, wiesz, certyfikowany, certyfikowani psychoterapeuci, po prostu powiedzieć ciężko mi, czuję się czasami jak bomba, czuję, że jakieś, wiesz, czuję w sobie przytłoczenie, każdy na świecie z czymś tam będzie miał jakąś, wiesz, jakoś, jakoś, jakieś utrudnienie, no nie, a i, i terapia to jest jedno naturalnie, a właśnie też podłapywanie takich długofalowych mechanizmów, wiesz, jak trochę lepiej czuć, jak trochę lepiej myśleć, no nie? Jak trochę lepiej podchodzić do nerwów, jak trochę lepiej podchodzić do jakiegoś poczucia niesprawiedliwości i tak dalej, jak lepiej swoją uwagą dysponować, bo jest cholera cenna, nie? I my nie powinniśmy jej rozcieńczać na każdą głupotę, która nam wibruje w kieszeni, to są takie rzeczy, które długofalowo się, no właśnie, odbiją tym, że wiesz, będziemy. 40, 50, 60, 70-letnią osobą, która się czuje w miarę okej, okay, która ma w miarę okej okay relacje, wiesz, która nie, nie ma takiego poczucia, że o, jak pomyślę o tej rzeczy, to się dosłownie zesram, nie? Bo masa ludzi ma takie te wielkie, nietykalne potwory, o których jakby nie chce myśleć, no nie? Albo zawsze od nich ucieka, w żarty, w agresję, w, 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 w cokolwiek. Kurde, no myślę sobie, że zajebiście jest żyć, naprawdę super jest żyć jako człowiek, który nie ma tych takich wielkich, lękliwych, wiesz, pól w swoim życiu, tylko tak po prostu czuje się ok, w sensie jak jest coś trudnego, to pewnie se poradzę, wiesz, jak z kimś jest konflikt, to pewnie się dogadamy, bo, bo jakby tak wygląda, tak wygląda cel, w przeciwieństwie do tego, jak mówi masa amerykańskich książek, celem nie jest eternal happiness, jakby nie, nie robi się tych rzeczy, żeby być wiecznie szczęśliwym, to jest bardzo, bardzo dziwna, to jest bardzo amerykański bardzo dziwny cel, który trochę nie kumam, jak miałby funkcjonalnie działać, bo byśmy byli wiecznie zaklęci w tych ostatnich dwóch minutach, wiesz, bajki Disneya. brzmi cholernie nudno w ogóle. Ale taki właśnie cel zdrowia psychicznego polega na tym, że jest po prostu okej, okay. i człowiek sobie ufa. I po prostu co do zasady ma wrażenie, dobra, jakoś tam sobie jakoś tam sobie poradzę. No nie, bo jeśli nie ma tego poczucia, że dobra, jak coś, to sobie jakoś poradzę, no to właśnie się zaczyna. O jest masa rzeczy. Bo tak wracając na moment do wypalenia, brak wiary w swoje kompetencje, czy realny, czy wymuszony czymś zewnętrznym jest jednym z głównych driverów e, właśnie wypaleń. No, tak jak mówiłeś e, o tym wszystkim, to przypomniał mi się taki stary film z Sandlerem, już, abstrahując od tego, kim Sandler jest, i jakie firmy robi. To on czasem uda mu się przemycić coś mądrego. E, jedno, jednym z takich mądrych filmów jest Klik, który ostatnio. E, Ostatnio oglądaliśmy z moją, żeśmy się porycieli jak Bobry oboje. I to też jest ok, że się porycić ja przy filmie od razu, mówię. Klik się zanosił na debilną kometę. Tam, dobrze pamiętam, U. że tam Hasselhoff ma jakiś żart z Pierdzeniem. Coś e... jest takiego z Davidem Hasselhoffem i Pierdzeniem yes. w tym filmie. A yes, z yes. drugiej strony, jak się pojawia puenta, ja też ja ryczałem, jak się masz na tym filmie. W sensie, Co się puenta się rozjeżdża. Ale chcę nawiązać do innego filmu z Sanderem do Dawać. dwóch gniewnych ludzi gdzie jeden gościu był ten taki, co się od, on się od razu odpalał, nie? To też yy, oni grali razem w Nie zadzieraj z fryzjerem, to był John Turturro. Yy, tak. on się od razu odpalał. On jak, jak go coś wpieniło, to on od razu Dariape i, i bił po ryju, nie? A Sandler był taki spokojnie, ja to wytrzymam, ja to sobie później ro, porozkminiam, bo ja to, ja to ogarnę, nie? I, i to, 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 to też do fajnej płyty dochodzi i coś w tym jest właśnie, w tym takim tłumieniu i tego tym też, że, że nas tego e, nie nauczyli, nie uczą nas radzić sobie z tym, nas uczą, co nas. Powie, teraz powiedz tak, bo tak, dwóch e, około 30-letnich facetów rozmawia o tym, że się poryczało na kliku. Co powie świat? Cipa. Chipa. To znaczy, zależy jaki świat. Wydaje mi się, że już jesteśmy w dosyć mocno innym miejscu. 10 lat temu sądzę, że, jakby sądzę, że mogłyby z nas być memy, na przykład. <laughs> w sensie, jeśli, ten, jeśli nasza rozmowa miałaby napisy, to GIF. Tego momentu z tymi napisami funkcjonowałby jako, jako mem, taki reaction mem. no Nie, że dwóch kolesi gada, że się poryczało na komedii Sandlera. Ale właśnie taka a propos tego, co mówi, że się zmienia sytuacja. Zajebiście się cieszę, że dziś ja odczuwam absolutny spokój psychiczny, mówiąc o takich rzeczach, bo kind of wiem, że nic się nie wydarzy. A i, bo wiesz, na tyle się zmienił dys, dyskurs społeczny, że nawet jeśli ktoś sobie teraz pomyśli. <śmiech> u, <śmiech> miękkie faje, nie? Nawet jeśli ktoś to pomyśli, wydaje mi się, że ta osoba będzie miała. Takie poczucie, że już chyba nie wypada tego powiedzieć. I myślę sobie, że to jest zajebista zmiana społeczna, że ktoś taki mógłby mieć, wiesz, żeby, żeby taka cenzura się w kimś włączyła, no nie? Bo nie ma nic głupszego. To jest w ogóle, to jest top metoda. Są dwie top metody, jak rodzice rujnują swoje dzieci, słuchaj. To taki ciekawostek. I jedna z tych top metod rujnowania swoich dzieci, to jest ignorowanie ich, i nie poświęcanie uwagi. W sensie takie dziecko dosłownie, wiesz, wstaje na rzęsach, rzuca cegłę w okno, a jakby rodzic i tak jest taki niezaangażowany. A drugą metodą, żeby naprawdę zrujnować swoje dziecko, jest szydzić, wyśmiewać lub karać fakt, że ma emocje. Tradycyjnie, kulturowo, tak jak mówisz, jak chłopak płacze, to bardzo często dowie się od otoczenia, no, przynajmniej kiedyś się dowiadywał. Niestety obawiam się, że nadal też, ale jak się dorasta, to już jest trochę łatwiej. Ale chłopak jak płacze, albo okazuje smutek, albo wzruszenie, no to się dowie pewnych rzeczy na swój temat. A um, dziewczynki z takiego, niestety z polskiej tradycji na przykład, są karane bardziej na tle gniewu. Bo jak dziewczynka okazuje smutek, to jest jakoś kulturowo tam, wiesz, akceptowane u nas. Ale na przykład jak dziewczynka okazuje gniew, no to dupa, nie? W sensie gniew piękności szkodzi, nie bądź załzą, wiesz, nie bądź ner nerwicowa i tak dalej. Wszystkie tego typu zajebiste określenia. A, a jedno i drugie jest absolutną przemocą. W sensie każdy człowiek czasem się denerwuje, boi, wzrusza, płacze. To niczym nie świadczy. E, cytując łone, to nic nie znaczy. A kluczowe jest to, żebyśmy pozwalali sobie na ten swobodny przepływ emocji, bo, kurde, ja już pomijam, że po prostu trzeba. W sensie do, do, to jest trochę dosłownie tak, jakbym wiesz, z perspektywy psychologii. Tak bardzo trzeba czuć emocje, jakbym ja ci na przykład teraz tłumaczył, no, że. W kanalizacji woda musi znaleźć ujście. Jakby trochę nie ma co o tym więcej powiedzieć. No musi, bo ci kibel wybije, nie? W sensie to, to jest po prostu podstawa, podstawa pracy hydraulicznej, nie? Że kibel musi gdzieś spłynąć. I podobnie jest z emocjami. Tu nie ma co dodawać. Po prostu my musimy je przeżywać. Jakby bez tego one gdzieś wejdą do środka. I właśnie my dostaniemy jakiś, nie wiem, nerwic, frustracji, uzależnie, Będziemy się wyżywać na sobie, na kimś, wiesz. Kurde, no na, świat zna milion historii. Ludzie, którzy jakoś się tam skrzywdzili. I to jest jedna rzecz, że my po prostu musimy czuć te emocje. Ale druga jest taka, że jak my akceptujemy swoje emocje, to my się ich nie wstydzimy. A wstyd jest jedną z najbardziej brutalnych rzeczy, która niszczy człowieka. Jak masz ognisko i ono się tam sobie płonie, to wstyd jest polaniem tego ogniska kanistrem z benzyną i wrzuceniem tam masy na napalmu i styropianu, żeby na pewno cała wioska miała przejebane. Jeśli ty się na przykład nie wiem, jeśli smutno i zmagasz się z tym smutkiem, to to jest jakiś tam jakaś emocja w tobie. A jak ty się zaczniesz wstydzić tego, że jest ci smutno? O oh, sakreble. To dopiero odpala człowieka. Jak ktoś się zaczyna denerwować, to to jest jedna emocja. A jak ktoś się zaczyna wstydzić tego, że się denerwuje, totalnie odrębna, odrębna rozmowa. W sensie to jest, to jest benzyna na problemy własne, międzyludzkie, zewnętrzne, emocjonalne, jakiekolwiek. Nieakceptowanie siebie, niepozwalanie sobie na emocje, bo wstyd płynie z braku akceptacji, nie? Jeśli ja się smucę i się smucę i jakby mam prawo się smucić, no to ja nie mam tego wstydu, w sensie jest git. Ale jak przeżywam jakąś emocję i ja czuję, że nie powinienem, cokolwiek to społecznie znaczy, taka, taka głupia wypowiedź, że a, nie powinno się czuć tej emocji, gratuluję, a może się pojawić wstyd. I taki wstyd człowieka niestety zabija. Nadal oglądasz, nadal słuchasz, więc temat wypalenia zawodowego lub mój gość jest dla Ciebie ciekawy. Jeśli tak jest, jeśli faktycznie znajdujesz wartość w tym odcinku, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij like dla Spotify'a, to pomoże mi zapraszać więcej takich gości. Jednocześnie przypominam o bezpłatnych materiałach edukacyjnych. W opisie znajdziesz kurs, gdzie jest Twój hajs, który pomoże Ci zarabiać więcej z copywritingu. A teraz oglądaj dalej. Wracając na moment do, do w ogóle do tematu wypaleń, życie w niezgodzie ze sobą, również bardzo sprzyja temu, żeby w pewnym momencie po prostu rozłożyć ręce, nie? i nagle nie mieć siły, nie mieć siły wstać z kanapy, nagle nie potrafić w ogóle zrobić wiesz, nawet na maila jednego odpisać. W taką sytuację w życiu również można się wpędzić długofalowym życiem wbrew sobie. I to może oznaczać różne rzeczy. To może oznaczać pracę, której nienawidzisz, ale to też właśnie może oznaczać długofalowe nieakceptowanie tego, że nie wiem masz ochotę się zdenerwować na coś. Jak masz ochotę, to się zdenerwuj, nie? W sensie to jest normalna, emocjonalna reakcja, jakieś ci smutno, to obejrzyj kliki, ci będzie jeszcze smutniej, nie? <grytujesz> Puentując. Tak, tak, wracamy właśnie powoli do tego tematu wypalenia zawodowego, dlatego, że, że czasem jak się komuś, nie wiem, nie chce ruszyć dupy do roboty, to też podpina to, może to podpiąć pod wypalenie zawodowe, a to, jak sam wskazałeś, to są metryki na to i to zdaje się, że nawet jest termin medyczny, chociaż nie sprawdzałem w ICD-10, L4 na wypalenie zawodowe. Nowa jednostka chorobowa. Zgodnie Czyli jest. z klasyfikacją ICD, tak, symbol wypalenia zawodowego to Q, jak kłebek, QD85. Czyli coś jest na rzeczy. Czyli po prostu jak mi się nie chce ruszyć dupy do roboty, to nie mogę od razu stwierdzić, że to wypalenie jest. Więc to teraz to, jakbyśmy... To jest możliwe, że jest, tylko problem jest taki, że jeśli człowiek... Ojej, jaki tutaj... Słuchaj, jeśli masz problem z chłodnicą, w samochodzie, to ile byś nie naprawiał piasty w przykole, to chłodnica nadal będzie zepsuta, nie. I to jest trochę tak samo z człowiekiem. Jeśli ktoś ma problem emocjonalny, wynikły z nieprzepracowanej traumy, albo w małżeństwie, albo ma ogromne problemy z samoakceptacją, i tak dalej, i tak dalej. A skupi się na naprawie wypalenia zawodowego, to może się powiesz, trzech lat tak zorientować, że kurde, naprawiłem moją pracę, a nadal jest mi smutno, więc. a jeśli ktoś sądzi, że zbliża się lub ma wypalenie zawodowe, ja bym na maksa szanował poczucie, że coś jest nie tak, ale włożyłbym bardzo duży wysiłek, by się świetnie dowiedzieć, co jest nie tak, żebyśmy nie schranili czasu, wiesz, i, i własnego bezpieczeństwa, i własnego zdrowia, skupiając się trochę nie na tym, co nam jest faktycznie. Ja z tej perspektywy to... bardziej na to patrzę. Bo jeśli ktoś sądzi, że jest wypalony zawodowo, to jakby Eigeryc, jakby nie odbierałbym temu człowiekowi, że z czymś się zmaga. Tylko jest dla mnie dosyć kluczowe, dosyć ważne, a z czym się zmaga? No nie, bo różne rzeczy potem wymagają różnego podejścia. Jasne, to jak przy tym jesteśmy, powiedziałaś włożyć dużo wysiłków w to, żeby się dowiedzieć i też jak masz poczucie, że się wypalenie zbliża. Czy jesteś w stanie określić, podać jakieś tipy na to, żeby. Zidentyfikować, czy to wypalenie w moim życiu do mnie się zbliża, czy nie? Jasne. Um, ogólne rzeczy, które nam podpowiadają, że być może zaczynamy się zbliżać do wypalenia zawodowego, to są bardzo zdroworozsądkowe, intuicyjne rzeczy. Czyli czy mam poczucie, że coś jest nie tak częściej niż rzadziej z moim samopoczuciem? Czy częściej niż rzadziej myślę o pracy poza godzinami pracy? Czy częściej niż rzadziej zdarza mi się w zasadzie mieć wszystkie lub większość relacji prywatnych i jakość związanych z pracą. Czy zdarza mi się robić rzeczy zupełnie zabawowe, zupełnie prywatne, pomijając obowiązki takie do przeżycia, typu zakupy, zajmowanie się dzieckiem itd. Tak Czy zdarza mi się po prostu mieć czas poza obowiązkami życiowymi dla siebie, poza rzeczami związanymi z pracą lub rozbudowywaniem portfolio, lub wiesz, projektem na boku itd. Tak i to są takie bardzo zdroworozsądkowe rzeczy. W sensie, jeśli się ktoś odnajduje w tych pytaniach, widzi siebie na tym zdjęciu na Facebooku, który właśnie opisałem, no to to są raczej, ja wątpię, żeby taka osoba była zaskoczona, że coś może nie grać. W sensie to, to raczej intuicyjnie wyczuwamy, że coś się robi grubo. Drugi etap to są takie momenty, w których my trochę czujemy zmianę naszej codzienności, zmianę naszego charakteru. Na przykład nie mamy ochoty się spotykać z ludźmi, z którymi normalnie mamy ochotę się spotykać. Albo nie mamy ochoty robić rzeczy, które normalnie mamy ochotę robić. Nie wiem, jak ktoś na przykład lubi gry, gry wideo, a nagle się odnajduje w takim momencie w życiu, że, że nie ma ochoty nawet już grać. To, to są też podpowiedzi, że ktoś jest wycieńczony psychoemocjonalnie. Możliwe, że przez pracę, możliwe, że z innego powodu. To są podpowiedzi, że ktoś powinien dosyć mocno się zastanowić nad tym, jak, jak tam ze swoją higieną. A psychoemocjonalną, czy ja na pewno przeżywam wszystkie emocje, czy ja na pewno nie czuję się uwikłany w jakieś rzeczy, które są dla mnie za trudne albo zbyt chronicznie obciążające. To jest dosyć duża rzecz. Jeśli ktoś czuje, że zapomniał, jak się bawić trochę, zapomniał, jak lubić ludzi, zapomniał, jak być towarzyski, to znaczy, że coś długofalowo nie gra. To niekoniecznie musi oznaczać wypalenie zawodowe, bo to, co też teraz opisuję, niestety może na przykład dla kogoś oznaczać epizod depresyjny, jakby dlatego mówisz, to jest, to jest dosyć trudne, no nie? nie bez powodu bardzo bardzo dużo naukowców próbuje bardzo bardzo dużymi wysiłkami, środkami jakoś znaleźć, wiesz, dobre metody rozpoznania, ale tak na słuch, tak zupełnie na miękko zwróciłbym uwagę na to. Trzeci taki etap tego, czy ze mną wszystko gra, czy ja się nie zbliżam do czegoś trudnego, to jest zastanowienie się. Trzecim takim wypaleniem jest to, czy ja nadal czuję się wiarygodnie ze sobą. My mamy taki w sobie guzik, wiesz, i ten guzik jest transakcyjny, I ten guzik się nazywa Andrzej. Ja tak sobie mówię czasem. Skup się bardzo, bo to jest super projekt. I siedzę i robię, ale to już ostatni taki projekt, czy tylko tydzień, i potem wreszcie odpocznę. I jak wciskam ten guzik, to mówię te słowa, i moja, wew mój wewnętrzny system psychoemocjonalny mówi: no dobra, potem odpoczniemy, to już, to już tam kij z tym, to się skupmy. Jesteśmy zmęczeni, ale się skupmy. Mówią różne rzeczy w Andrzejku. Mój drogi, ja nie wiem jak ty, ale ja mam za sobą wiele epizodów w życiu, że mówiłem sobie, dobra, jeszcze tylko ten tydzień będzie trudny, a potem wreszcie odpocznę. I ja mówiłem tę frazę na przykład przez trzy miesiące, sześć miesięcy, cztery lata. Że jeszcze tylko ten tydzień, a, a potem odpocznę. A jak to u Ciebie wygląda? Masz, masz też taką niestety smetną historię mówienia sobie, dobra, to jeszcze ta ostatnia prosta, a potem luz w nieskończoność? No tak właśnie, słucham sobie Ciebie i myślę, kurde, to jest ten, ten obrazek na Facebooku, który malujesz, to jest mój obrazek i no. daje to do myślenia, nie? Ale nie wiesz, wpadłem na to. Jakie są konsekwencje tego trzeciego teraz, ale generalnie, ale widzisz, to, to nie jest tak, że ze mną coś nie gra, zobacz, jakby ja jestem wykształconym psychologiem biznesu, jakby mam, wiesz, magistra z tego, nie? A, a, a sam się z tym zmagam, Ty jesteś profesjonalistą z bardzo dużym doświadczeniem i jakby to nie jest tak, że aktywnie lubisz sobie robić krzywdę, po prostu, wiesz, to jest dla mnie ważne dla, dla słuchaczek i słuchaczy, że te rzeczy się kurde skradają do ciebie. Ty trochę nie zauważasz, kiedy zaczynasz tak odrobinę odpuszczać. Dobra, wiesz, trochę się przemęczę, dobra, trochę przycisnę i okej, okay, jakby wiadomo, pierwsze 10 takich powiedzeń płynie z dobrego miejsca. Jesteśmy, kurde, ambitni, wiesz, być może jesteśmy godni zaufania, chcemy coś dowieść, chcemy nie zawalić, zależy nam, żeby wiesz, wspomóc zespół, wspomóc projekt. To są zajebiście fajne, cenne rzeczy. Tylko no, pierwsze parę, a nie pierwsze kilkaset, no nie? A potem się orientujesz, że od czterech lat robisz sam siebie. No w chuja mówiąc brzydko, nie? Jakby to jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby zwracać na to uwagę, bo słuchaj, co się dzieje, jak my niestety możemy nauczyć sami siebie, że my jesteśmy kłamliwymi gnidami. Jak ja w kółko wciskam ten guzik i mówię sobie, dobra Andrzej, skup się na tydzień, a potem będzie zajebiście i nigdy nie nadchodzi ten tydzień później, to ja uczę sam siebie, że nie jestem wiarygodny. I ja mam potem ogromny problem z masą różnych rzeczy. Mam problem z tym, żeby sobie zaufać. Mam problem z tym, żeby się czuć pewnie z moimi reakcjami. Mam problem z tym, by na przykład teraz nie wybuchnąć, bo ufam sobie, że przetworzę te emocje później. Taka sytuacja trochę jak z tego filmu, o którym wspomniałeś, że ja czuję cholera, dyskomfort, nerwy, coś jest nie w porządku, ale ja znam siebie, nie mam kurde, wiesz, 23 lat już, potem sobie na spokojnie się zajmę tą emocją. Jeśli ja się czuję wiarygodnie, to ja ze sobą mogę robić takie dile, że potem będę jechał do domu, wiesz. Zadzwonię, nie wiem, do bliskiej osoby, wynarzekam się powściekam się trochę w korku, wrócę do domu, wszystko będzie fajnie, wiesz, nikomu mi się nie stała krzywda, nikomu się nie stała krzywda, emocja przeżyta. Ja umiem tak robić. Pod warunkiem, że ja się czuję wiarygodnie z sobą. Jak ja się nie czuję wiarygodnie, sam ze sobą, w moich oczach, ja sobie nie ufam, to mój organizm nie kupuje tego. Mój ja mówię do mojego organizmu, dobra, zdenerwujemy się potem, a wiesz, co mi wtedy mówi mój system? Ty kłamco, nie ma żadnego potem. Ty Zawsze mówisz potem. Ty jesteś jeden wielki chodzący kłamca. Jak taki rodzic, nie? Który ci wiecznie obiecuje, że gdzieś pójdziecie i nigdy w życiu z tobą tam ostatecznie nie idzie, no nie? I my, my jesteśmy sami dla siebie pod tacy. No to kurde, czy my lubimy, wiesz, tak? wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który wiecznie ci obiecuje i wiecznie cię wystawia. No to sorry, ale główno a nie przyjaciel. Jak, no, to jest po prostu po co, wiesz, być może super mieć taką osobę w życiu, no ale może niekoniecznie jako wiesz, przyjaciela, na się pokłada, w którym się pokłada zaufanie, nie? A my tak traktujemy siebie. I problem się robi, słuchaj wtedy. Kiedy ty wciskasz ten guzik, dobra, to wiesz. Ja się skupiam, a za tydzień będzie luz, i ten guzik nie działa. I ty go wiesz. Pukasz, a, a, a on nic nie robi, i ty nie masz tego zastrzyku motywacji. I się zaczyna. Wtedy się zaczyna. To, o czym teraz mówię, jest w psychologii znane jako adaptacyjne lub nieadaptacyjne metody radzenia sobie ze stresem, z dyskomfortem to ma jakby różne tłumaczenia. Po angielsku będzie coping mechanisms. Jeśli ktoś chce sobie zgooglować, to, to tak znajdzie. I generalnie, jeśli my przestajemy sobie ufać, no to się właśnie zaczyna dosyć mocny, często skręt w stronę tych niezdrowych metod radzenia sobie, czyli, właśnie, nie wiem, możemy wpaść, możemy się czuć niedocenieni, więc wpadniemy w zakupoholizm i będziemy sobie kupowali nadmiar rzeczy. Możemy się czuć przetyrani, więc możemy wpadać w takie stupory, że regularnie się odnajdujemy na kanapie z odpalonym Instagramem lub TikTokiem i w ogóle przez trzy godziny nie potrafimy się z niej zwlec. Możliwe, że doskwiera nam, nie wiem, samotność albo takie poczucie izolacji od ludzi, no to możliwe, że się nagle zorientujemy, że mamy odpalone 42 czaty na Messengerze, na Whatsappie, w kółko z kimś gadamy i w ogóle nie pozwalamy ani jednej myśli, nie? Powstać w naszej głowie. Więc pierwszy taki krok, czy ze mną wszystko gra pod kątem wypalenia, to jest zastanowienie się, czy, czy ze mną wszystko gra, w sensie, czy jakby moje życie ogółem jest OK. A jeśli nie jest Okej, okay, w takim rozumieniu, kurde, no jestem jakiś zmęczony, jakiś podnerwowany, jakiś sfrustrowany, to się zastanówmy, czy to ma związek z pracą. Drugi krok to jest zorientowanie się, czy ja w kółko myślę o robocie, czy robota nasyca i wypełnia każdą minutę mojego życia. Czy ja na Kindlu czytam książki związane z pracą, czy ja w wolnym czasie oglądam dokumenty na Netflixie albo filmy na YouTube związane z pracą, czy ja w weekendy pucuję moje portfolio lub a odpisuję tak na maile, żeby mieć taki head start, nie, przed przyszłym tygodniem. Kolejnym krokiem, czy z wypaleniem się zmagamy, czy nie jest zorientowanie się, co tam u nas, jeśli chodzi o swobodę ducha, chęć spotykania się z ludźmi, zabawowość. Nawet introwertyk ma potrzebę spotykania się z ludźmi. W sensie bardzo niewielki procent ludzi ma super, znikomą potrzebę jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, więc to też nie chodzi o to, że ktoś powie na przykład teraz: A, Ale to ja tak nie lubię się za często spotykać. Fair, nie musisz, ale jest czymś innym nie za często, jest czymś innym nigdy. Jeśli my się zaczynamy łapać, że w ogóle nie mamy ochoty odpisywać, rozmawiać i tak dalej, nie najlepiej, jak się orientujemy, że rzeczy, które nam sprawiały przyjemność, nie sprawiają przyjemności, nie mamy ochoty pójść na basen, nie mamy ochoty pograć w grę, nie mamy ochoty pójść do kina, nie mamy ochoty, nie wiem, z małżonkiem małżonku przetestować nowej fajnej knajpy i tak dalej, tylko po prostu siedzieć w domu albo nie daj Boże zostać w pracy, by kolejnego dnia było łatwiej, no to jakby wiemy, w którą stronę to skręca i Czwartym takim już naprawdę mrocznym tym krokiem, który ja bym zaproponował, jeśli chodzi o autodiagnozę, jak zwał tak zwał, jest właśnie zorientowanie się, czy, czy mój guzik w sercu jeszcze działa, w sensie czy ja się czuję wiarygodnie sam ze sobą i jak to poznać, no jeśli my się regularnie robimy, oszukujemy, no to nie działa, w sensie to, to, to w ten sposób się dowiemy, jeśli ktoś uczciwie spojrzy na swoje ostatnie trzy miesiące i sobie pomyśli, kurde, kłamie sam sobie, jak po prostu do najbardziej nienawidzonego człowieka wiesz na zewnątrz no to najprawdopodobniej ten guzik jest wyrobiony i i gówno robi i już takim naprawdę mrocznym kolejnym krokiem piątym ostatnim w tej autodiagnozie ja bym się zastanowił czy my nadal mamy zdolność takiej lekkości myślenia lekkości ducha marzenia wyobrażania sobie że będzie wiesz miło że będzie lepiej i tak dalej bo jeśli my zaczynamy wpadać w takie widzenie tunelowe które czasami się potrafi jeszcze dodatkowo przerodzić w czarnowictwo, to to już jest grubo. W sensie to w tym momencie. A jakby, jeśli ktoś doszedł do tego momentu autodiagnozy, to bardzo polecam pójść sobie zrobić prawdziwą diagnozę, bo naprawdę to jest trochę. Psy... Ja nie, kurde, chcę powiedzieć, trochę mam ochotę przestraszyć ludzi, bo ludzie strasznie ignorują swoje zdrowie, bardzo często psychoemocjonalne, bo wszyscy, wszyscy są takie kozaki i absolutnie jadam radę. A z drugiej strony też trochę nie chcę przesadzić, ale wydaje mi się, że celne będzie porównanie że jeśli jesteśmy na tym piątym kroku, to ekwiwalentem w zdrowiu fizycznym byłoby to, że czasem jak kaszlesz, to masz krew na chusteczce. I wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym nieważne jak bardzo komuś się wydaje eee, to kaszel, on przejdzie, to jest taki moment, że zapieprzasz do lekarza natychmiast i to nawet nie na teleporadę. I jeśli ktoś się zaczyna orientować, że jest na tym piątym kroku z tych, które ja mówię, to niech sobie wyobrazi, że to jest taki ekwiwalent w zdrowiu w zdrowiu fizycznym, bo niestety, jak się to zignoruje, może być o wiele, o wiele gorzej. Ja już też nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie hipermroczne tematy, ale może być dużo, dużo gorzej. Jest coś takiego jak zupełne wyczerpanie zasobów samoregulacyjnych, to ma bardzo mocny związek z tym, o czym teraz gadamy. I jak do tego dojdzie, to się z tego wychodzi masywnie, masywnie długo. I Absolutnie wtedy marsz do kogoś, kto nam pomoże, ale oprócz tego natychmiast należy zacząć o siebie dbać. To nie znaczy, że my jesteśmy miękkie faje, to nie znaczy, że my jesteśmy słabi, to po prostu oznacza, że traktowaliśmy siebie jak gówno miesiącami i jakiś typ, kurde, z kwadracika w internecie powiedział, że o, ale ja jestem człowiekiem i też zasługuję na taką samą opiekę, jak moi przyjaciele, rodzina, dzieci, rodzice czy, czy nie wiem, zwierzęta, które posiadam i natychmiast marsz odpoczywać, opieprzać się, Leżeć plackiem, robić wszystko, byle iść w stronę ulgi. A sporo ludzi, kiedy się orientuje, że coś nie gra, próbuje sobie przypomnieć, co im sprawiało radość, na przykład, i często się zdarza, że zapominają. i nie pamiętają już. Nie pamiętają, co im sprawiało radość. I takim trikiem psychologicznym jest, że jeśli nie do końca umiesz sobie przypomnieć, co ci daje szczęście, albo co ci daje radość, to idź w stronę ulgi. Pewnie nic się złego nie wydarzy. Idź w stronę ulgi. No i lepiej by było niż, serio, doradzam poczytać o tych adaptacyjnych i nieadaptacyjnych metodach radzenia sobie, bo jest ulga pod tytułem wygadam się znajomemu i po prostu będę dłużej spał, a jest ulga pod tytułem wypalę paczkę szlugów i będę siedział 7 godzin na telefonie. Jedna i druga rzecz da ulgę, ale chyba możemy sobie wyobrazić, która da bardziej długofalową. Więc no, jak ktoś się łapie na tym czwartym lub piątym kroku, że coś nie gra, zdrowa ulga i, i, I doradzam bardzo dużo uwagi, bo to przestały być e, żarty. Doradzasz uwagę. Ja tu pociągnę ten temat, y, dotam, dodam, dodam albo rozwinę, żeby słuchać. Słuchać przede wszystkim siebie samego. Czyli bo ja mam czasem coś takiego, wiesz, że organizm mi podpowiada, stary, stop. Albo ty teraz wciśniesz stop, albo ja ci za chwilę wcisnę stop. Któro wybierasz? No i ja mówię wtedy, dobre, ok. Słucham siebie, już jestem po trzydziestce, nie? Słuchać siebie, słuchać innych. To jest coś też, czego nas nie uczą, bo nie uczą nas radzić sobie z emocjami, ale też nie uczą nas słuchać. Nas uczą tego, żeby się wygadać, bo naszym zadaniem jest, wiesz, dążenie do przetrwania i do reprodukcji to jest przez to, że my zdominujemy innych. Jak zdominujemy, przecież nie, przez nie, siedząc cicho. Ja to sobie, ja sobie wczoraj rozkwiniałem, wiesz, że ten ziomek w jaskini, ten słaby, który nie był w stanie. Zlać pozostałych, żeby się dobrać do samicy i, i zasobów, on sobie wykminił, on obserwował i wyciągał wnioski. Aha, dobra, tutaj z nieba coś pierdykło i się zapaliło, i wszyscy się tego boją. To ja powiem, że to jest jakaś taka tajemnicza siła, i ja z nią rozmawiam, to oni mi dadzą samicę. Więc obserwacja. Słuchaj i obserwuj. Ja sam odkryłem pod koniec 22 roku, że kroczę sobie, jak to się ktoś powiedział, kroczę sobie radosną ścieżką do wypalenia. Dlatego, że jechałem w pociągu na święta i słuchałem sierżanta Bagiety. On się podówczas e, zwolnił z policji. Nie wiem, czy kojarzysz case. Mm -hmm. No i on właśnie mówił. On, on nie wiedział, że, że zmierza do wypalenia. On nie wiedział, że siedzi w wypaleniu. On po prostu wracał, z wychodził z roboty, wracał do domu i bluzgał. Klął, bo, bo go znowu w tej robocie wkurwili y, w z braku lepszego słowa, nie? Mm -hmm. Ja tak sobie jadę w tym pociągu i myślę sobie, kuźwa. Przecież ja też tak mam. Brzmi znajomo, nie? Zamy zamykam komputer o 17, wychodzę, idziemy z moją na spacer czy na jakieś zakupy i mówię, powiem ci, że ja mam, mam już tego po prostu dosyć, dostałem takie i takie polecenie, dostałem takie i takie zadanie, mówiłem im, że to jest bez sensu, ale i, i, i wiesz, nakręca się to e, fakt faktem, że przynajmniej się wygadałem, nie? Ale dzień w dzień praktycznie ja miałem jakieś pretensje do roboty mhm. I, i wiesz, słucham sobie bagiety i tak się kuźwa, ja też się wypalam, więc słuchać, choćby dwóch gości, którzy popłakali się na kliku, Słuchać mhm. i pomyśleć sobie, od, umieć podnieść to do siebie, bo nie. Bo też y, zauważ, jest coś takiego niebezpiecznego tutaj, że ja dam radę, ja docisnę. Ja lubię swoją pracę. O Jezu, jakie to jest niebezpieczne. Ja lubię swoją pracę. Ja mogę w pracę siedzieć, nie wiem, 14 godzin, bo Rafał Brzoska siedzi 14 godzin w pracy i wrzucę relację, że 14 godzina w robocie i e, on ma impost, zarabia miliardy, więc ja też posiedzę 14 godzin i lubię swoją robotę. No kurde. No nie, ja podejrzewam, że Rafał Brzoska też lubi swoją robotę, ale czy on się wypala? Nie wiem, ja zawsze jestem strasznie odległy od tego, żeby diagnozować ludzi, wiesz, których zobaczyłem w telewizji, no nie, czy coś w tym stylu. Um... Są też takie ja powiem z... coś takiego. Musimy też musimy pamiętać, hmm. że są ludzie o różnych charakterach. Ja na przykład bardzo żałuję, znaczy, o widzisz, teraz powiem śmieszną rzecz. Spędziłem parę lat w życiu bardzo żałując, jakim mam charakter bo imponują, ale to chyba z reguły takie, jest, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie płotu, mi imponują ludzie z innym charakterem. I, ale to chyba po prostu ja mam mój, więc mi imponują inni, a bardzo często jak w szkole spotykam się z tym, że ludzie do mnie podchodzą i mi mówią taką właśnie dziwną pochwałę, że tak kurwa, ale chcielibyśmy mieć taki charakter jak ty. Więc strzelam, że po prostu każdy ma ochotę czasem nie być sobą, szczególnie jak ma dwadzieścia kilka lat. I mi zawsze imponowali tacy ludzie, którzy właśnie wiesz, siadają, robią inbox zero, grind, hustle i tak dalej. Albo po prostu jestem facetem, miałem 20 parę lat i to po prostu ci wtedy wjeżdża na banie, nie? Gdzieś tam w takim tradycyjnym wychowaniu. Um, ale inna sprawa, że ja pamiętam, że miałem taką rozkminę. Kiedyś się zorientowałem, bo ja w drugim życiu oprócz psychologii, biznesu piszę książki i scenariusze. Fabularne w sensie. Lub, lubię takie rzeczy, lubię opowiadać historię. I kiedyś miałem taką rozkminę, że wszyscy moi tacy dosyć, no użyję słowa idol, nie? Tacy twórcy, których ja naprawdę cholernie podziwiam, Dosłownie każdy z nich miał masywne problemy z substancjami przyspieszającymi. I ja tak. Ja na przykład nie mam, nie? W sensie jakby boją, piję chore ilości kawy, ale to jest tyle, nie? Jeśli chodzi o moje jakieś tam brutalne uzależnienia. I pamiętam, że ja miałem taki moment realizacji, Andrzej. Masz tam, nie wiem, 25 lat, nie powiedzmy, a porównujesz się do typów. W ogóle porównujesz swoją pierwszą książkę do ich wiesz, setnej książki, jak ty masz 25 lat, a oni mają 60, i ty łączysz to ze studiami, a oni robią to już na pełen etat, bo są, wiesz, milionerami na tym etapie. A pierwsze książki napisali przy chorej ilości, wiesz, z jakby z mordą wsadzoną w wiadro z koksem, nie? I Ja tak może się nie powinienem porównywać no, ale tak, tak zupełnie do końca. A, a chcę się też odbić od tego co powiedziałeś znowu na temat wstydu, bo słuchanie siebie jest bardzo trudne, bo my oceniamy to co się dowiemy. Bardzo często używam takiej anegdoty, że jak mój samochód mi mam 14 letniego suwa i 14-letnie suwy mają to do siebie, że chleją olej silnikowy. I bardzo często muszę dolewać olej. I mój słów jakiś czas mi mówi, panie panie, panie kierowco, masz sucho tu, nie wlej coś. I świeci mi się ta lampka, żebym dolał olej do silnika. I ja nie reaguję z tej okazji nienawiścią do siebie. Jestem gównianym kierowcą. Powinni mi zabrać prawo jazdy. Ja nie zasługuję na prawo poruszania się pojazdami mechanicznymi po terytorium Rzeczpospolitej i Unii Europejskiej. Kurwa, ale ja jestem do dupy. Nic nie potrafię. Nie, nie mam tego monologu. Jadę na stację, kupuję olej. Do mojego typu silnika, wlewam kolejnego dnia rano, koniec, nie? I czekam aż znowu się zapali ta lampka. Ale, kiedy nam się zapalają takie lampki w życiu, typu, jestem zmęczony, zaczynam prokrastynować. Dziś nie mam ochoty kontynuować roboty, choć powinienem. Mamy problem, żeby zareagować z takim samym chłodem, jak ja na tą lampkę na desce rozdzielczej samochodu. Tylko się zaczyna. Kurwa, jestem leniwy. Przecież powinienem to lubić, przecież już sobie wpisałem w to do listę, że dzisiaj to skończę, wiesz. I się zaczyna wstyd, zaczyna się negatywne rozkminianie. A można na takie rzeczy reagować z takim samym, ja nie mówię, że to jest łatwe w żadnym wypadku, po prostu sygnalizuję, że można. Można reagować na takie rzeczy z takim samym luzem, jak na tą pieprzoną lampkę w lejolej silnikowej. Ja sobie pracuję, pracuję, pracuję i nagle mam zajebistą ochotę odmalować kuchnię, nie? I mogę sam siebie znienawidzić. Andrzej, nic się nie zmieniłeś od liceum, nigdy ci się nie chce, zawsze zwlekasz, bla, bla, bla. Mogę mieć ten słowotok i się zmusić do pracy, a mogę wstać, podejść do okna, przywietrzyć się trochę i sobie zadać pytanie bez oceniania. Andrzej, normalnie te rzeczy ci nie sprawiają problemu, a dziś sprawiają. I teraz jest kluczowe. Mogę albo skręcić tym tokiem myślenia w ty <grym> a mogę skręcić tym tokiem myślenia w takie myślenie bez oceniania jak dziennikarz śledczy. Andrzej, jesteś raczej kumaty, raczej lubisz pracować. Znasz się na tym. A dziś wolisz kurde zjechać po niechyblowanej desce, wiesz, gołym do dowany pełnej spirytusu, zamiast się zająć tym jednym mailem, nie? To co jest nie tak? I kiedy tak zadamy to pytanie, nie wzbudzi się w nas wstyd, niechęć, brak samoakceptacji, tylko zaczniemy rozkminiać Kurde, no, nie wyspałem się, mega mnie denerwuje, że czekam na zwrotkę od kogoś, kto do mnie nie zwraca, wiesz, ze zwrotką i jakby taki jestem poddenerwowany, no i trochę nie czuję tego projektu. I mając te trzy informacje, może, nagle możemy podjąć pewne decyzje. No, z niewyspaniem nic nie zrobię, ale możemy na przykład uznać i, nie wiem, powiedzieć naszej, nie wiem, partnerce, ej, słuchaj, czy możemy jednak dzisiaj nie robić, wiesz, nocy filmowej? Odkryłem, że jestem zajebiście zjebany, przepraszam, nadrobimy w weekend, ale się dziś muszę wyspać. Nagle podejmujemy krok, żeby jutro było lepiej. Druga rzecz, drażni mnie, że ktoś nie wraca ze zwrotką. No nie zmuszę tej osoby, ale mogę wysłać jeszcze jednego maila. Słuchaj, wiem, że zawracam dupę, ale to jest naprawdę pilne. Czy mogę cię ładnie prosić, żebyś przed końcem dnia do mnie wrócił? Wysłanie tej wiadomości na chwilę mnie uspokoi. Trzecia informacja, nie lubię tego projektu. <laughs> tak to lubi każdy projekt, no życie bywa różne, nie? Ale to też jest jakiś komunikat dla mnie długofalowy, ty to może z czasem, no nie bierz takich. W sensie, po co je bierzesz, skoro potem sapiesz, nie? I, I generalnie cię denerwują. I zobacz, gdybym ja skręcił w stronę wstydu, to bym pewnie się zmusił, żeby popracować, ale bym się ani nie miał jutro lepszego dnia, ani bym się nie dowiedział czegoś więcej na temat moich ogólnych ambicji i tego, co ja lubię w projektach, i nadal bym siedział na maksa zdenerwowany tą durną zwrotką. A ponieważ ja nie poszedłem w stronę wstydu, to nagle jutro będę miał lepszy dzień, nagle coś więcej wiem na swój temat, nagle podjąłem pewną kontrolę, no nie w czymś, co mnie jakoś tam podświadomie denerwowało i z o wiele większym spokojem siądę dalej. Bo tak na marginesie ciekawostka, jeśli my nie lubimy jakiegoś projektu, to przyznanie przed sobą, że my go nie lubimy, bardzo nam pomaga go dokończyć. Bo jak ktoś tak się próbuje nakręcić, nie, on jest zajebisty, tego szmeges, my podświadomie znowu się okłamujemy. Zobacz, ile my robimy rzeczy w kółko, żeby siebie okłamywać. Przecież my wiemy, że go nie lubimy. Jeśli ja cholernie nie lubię Brukselki, to ile bym sobie nie wmawiał, że jest zajebi... Ja, ja słuchaj, ja się zmuszę, żeby ją zjeść, ale nadal jej nie lubię, nie? Jakby to się jakoś tam nie zmieni drastycznie. A jak człowiek weschnie i powie, durny ten projekt jak but, ale czynsz też trzeba płacić, zrobisz tak zwane westchnięcie psycho psychologiczne, tak zwane Psychological Sci. Psych powaga, to ma nazwę. Takie wiesz, takie, taki polski dźwięk, nie? Słyszałem o Hubermana. No, takie... Dokładnie, By... to Huberman to Imitacja płaczu. Warte. Tak, i wiesz, i znienacka po takim wyrażeniu buntu, cholera, idziesz to robić. Tylko kluczowe jest to, żeby się nie zawstydzić. Kluczowe jest to, żeby bez negatywnej oceny siebie po prostu zadać pytanie. Ja raczej umiem to, co umiem, raczej jestem nie głupi To co mi przeszkadza w tym, żeby ten dzień był lepszy? I tak zadane pytanie pomaga nam rozwiązać ten problem, a nie jeszcze się dodatkowo, wiesz, znienawidzić, nie? Dobre, dobre. U nas, u nas w naszej branży to się też rozciąga na, na typy klientów, bo jest klient, który wiesz, myślisz mu tekst i on ci powie, że no zajebiste nie ma się do czego przyczepić. Tam gdzieś jedno słowo w drugim akapicie, to tam ewentualnie to ja już sobie zrobię, nie. Proszę, tutaj jest NIP, można mi wystawić fakturę i się ma, nie. A jest klient, który. Nie klient. Jest klient, który zostawi uwagę w komentarzu, że przecinek stoi nie w tym miejscu, albo ściągniecie, przerwiecie przerwie ci robotę, ściągniecie do tego tekstu i każe ci zamienić i na oraz. I jeszcze będzie miał do ciebie pretensje, na przykład, mhm. nie? A później y, wystawiasz mu fakturę i no, księgowa jest na urlopie, nie? I już mhm. 17 raz w tym, w tym roku jest księgowa na urlopie i zaczynasz rozkminiać, ile on ma tych księgowych, która odpowiada za wysyłanie przelewów, nie? I to też jest ciekawy moment, że na to, żeby zadać sobie pytanie z kim ja chcę pracować. Bo to też nie jest tak, że musisz brać wszystkich klientów. I nawet. Jak za ryzykowo, jesteś, to... Wiesz, jak zaczynasz jesteś biedny, no to wiadomo, że bierzesz wszystko, co się znajdzie, ale jak już robisz to, nie wiem, trzeci, piąty rok, kurde, absolutnie nie należy brać wszystkich klientów, bo nerwica, którą przypłacisz, wiesz, te dodatkowe tam, nie wiem, tysiąc dwa i pół pięć tysięcy miesięcznie, może nie jest tego warta. Może lepiej, wiesz, wziąć trochę mniejszy leasing, może lepiej pożyć skromnie jeszcze przez parę lat, ale wiesz, nie być na granicy zawału <laughs> całodobowo przez jakiś ludzi, którzy cię wkurzają. No, to, to jest odżywcze takie powiedzenie sobie, ja, ja to robię w ten sposób, że mówię sobie tak: okej, okay, podjąłem zobowiązanie, i żeby to zobowiązanie dowieść, ja je dowiozę, wystawiam fakturę. Dziękuję pięknie za współpracę i tyle. I żegnam się. I jak do mnie przyjdzie. Kanalista. Nie. <grym>, tak. Jak do mnie przyjdzie, to ja powiem, że nie mam miejsca. Albo dam trzy razy większą cenę, na przykład, czy coś. I to już jest też jakieś, jakieś rozwiązanie. I jak jesteśmy przy rozwiązaniach, to mamy to. Coś, co może być wypaleniem, coś, co dobrze byłoby, żeby specjalista stwierdził, czy to jest wypalenie, czy epizod depresyjny, czy cokolwiek jeszcze innego. Bo może być coś innego. Tak, to, to może Też... być tą rzeczy. Ja dlatego ja tak użyłem tych, wiesz, dwóch słów, ale to może być 60 słów, nie? Naprawdę cholera wie. Protip, i nie polecałbym się tutaj diagnozować z internetem, ani z czatem GPT. To o można nie. sobie robić krzywdy. Ale my może spróbujmy zrobić Jakiś taki zestaw rzeczy, które można zrobić, żeby temu zapobiec, żeby temu przeciwdziałać, żeby się przed tym uchronić. Jasne. A propos Może diagnozowania. Może ja zacznę? Ja, ja tylko jedną rzecz powiem, bo mnie z tym diagnozowaniem, to ja, ja, ja nie wiem, jakie kto ma doświadczenia, ale mówię, porównujmy zdrowie psychiczne do fizycznego, bo ludzie uwielbiają googlować, wiesz, po czym poznać, że mam tam... Złożony zespół stresu pourazowego, tak zwany CPTSD, na marginesie jedną z najczęściej źle diagnozowanych przypadłości na świecie. I tak są napisane, jeśli odpal odpalisz pierwszy albo drugi link w Google, to te punkty są tak napisane, wiesz, autodiagnostyczne, że ma to każda znana osoba na planecie, no nie, tak naprawdę. A więc to nie jest takie łatwe, ale to mówię, jeśli ktoś sądzi, że się jest w stanie sam psychicznie zdiagnozować, to niech sobie przypomni, jak kiedyś googlował, a co to znaczy, że mnie boli ucho albo swędzi skóra. Zawsze tak. ci wyjdzie, że umierasz. Zawsze. W sensie mam czerwoną plamkę na ciele, to jest na bank martwica skóry i 14, wiesz, przelewający się rak kości, nie? Te choroby nie są śmieszne, ale jest śmieszne, jak internet je, wiesz, zawsze ci to powie, to taką najgrubszą e, rzecz, no nie? W sensie kaszniesz dwa razy jesienią, po długim spacerze z mokrymi włosami, sprawdzasz w internecie co tak. tam, a internet ci mówi, nie no stary, rak płuc w ogóle siódmy, siódmy level, nie? Więc pamiętajmy, żeby trochę uważać z tą autodiagnozą, bo internet bywa strasznie durny. Chat GPT niestety też. Tutaj też zaznaczę, że w naszej branży powinna być świadomość tego. Było mnie gościu Fernando Valone z Argentyny i on zaczynał jako copywriter i on od tamtej pory nie wierzy w treści, które są w internecie, bo on sam je pisał i wie, że to bullshit, nie? No. Także, no. słuchajcie, moi drodzy copywriterzy, my najlepiej wiemy, że no, kurde, 60-70% z nas po prostu albo wali bullshit, albo jedzie z czatem GPT-1 do jednego i no, nazwijmy to roboczo bez dbałości o należytą rzetelność, nie? Mm -hmm. Więc to teraz do rozwiązań i pozwolę sobie zacząć, jeśli pozwolisz. Pewnie, dawaj. Moje, bo, bo to jest moje najświeższe odkrycie journaling. Siedzę, wiesz, siedzę, mam taki, taki blok, na przykład nie, nie mogę się wziąć za to zadanie, albo w, czy wczoraj czy przedwczoraj miałem coś takiego co ja dalej powinienem zrobić? Bo mam do zrobienia to, mam do zrobienia to, to, to i to. Za co powinienem się wziąć w tej chwili? No kurde, nie wiem, siedzę, zmuszam się, wiesz, 5 minut, 10 minut, wziąłem sobie notesik, długo długopisik i, i mówię, że się zmuszam, że nie wiem o co chodzi, że nie wiem, co powinienem dalej zrobić, że to powinienem zrobić, bo mi da najwięcej kasy, ale to najbardziej chcę zrobić, bo mi da największą przyjemność. Jak podjąć decyzję? I nagle taki klik w głowie, zrobię sobie matrycę decyzji. Odpariłem sobie Excela i tam powstawiałem na przykład, co mi da hajf? Ile czasu mi to zajmie? Jaki wpływ? Jaki wysiłek? Jaki coś tam? Poklikałem. A, dobra. No to to zrobię. Także Absolutnie. zacząłem. Absolutnie. Oddaję Ci głos. Ja jestem człowiekiem, który najlepiej myśli na głos. Ja w ogóle nie potrafię jakby myśleć po cichu w głowie z jakiegoś tam powodu. Jeśli mam kogoś pod ręką, komu ufam, to właśnie najlepiej rozkminiam rzeczy na głos. Ale jak nie mamy akurat nikogo pod ręką, to to się nazywa link. W sensie myślenie na piśmie. Myślenie w taki sposób zwrotny, feedbackowy, że coś myślę ja zobaczę, jak to wygląda. Tak jak ty mówisz, rozpisanie sobie jakiejś matrycy decyzyjnej, wypisanie sobie priorytetów i zrobienie systemu pucharowego między nimi, nie? Czy ten, czy ten, gdybym musiał wybrać jeden. A czasem po prostu taki klasyczny, psychologiczny journaling, czyli po prostu piszesz, co tam u ciebie. Um, I zadajesz sobie pytanie, takie pogłębiasz to, bo ja na przykład jakiś, jak jakiś taki jestem niewyraźny, nie? Powiedzmy o, nie wiem, 17. I mógłbym zacząć się dopatrywać, bo, bo odpowiem z drugiej strony, bo my przez cały odcinek trochę dzisiaj rozmawiamy raczej o takim paradygmacie, w którym ktoś zlewa, a może to jest coś poważniejszego, a teraz żartobliwie to odwrócę. Ja na przykład odkryłem, że jeśli nie lubię mojej pracy i jest mi smutno i się zastanawiam, czy ja wiem, co robię z życiem i tak dalej, i jest 17, to, z, to znaczy, że wszystko gra, tylko jest 17, jestem po prostu trochę zmęczony tym dniem i. I już mam trochę dość obowiązków na dzisiaj. Jak sobie po prostu się pójdę po ochrzania, to najprawdopodobniej będzie o niebo lepiej. A sporo ludzi zna tę samą wersję, przez z taką wersją, e, jestem dzisiaj chodzącym złem i gardzę, nie wiem, moim małżeństwem i mo moją rodziną. A ten ktoś, wiesz, wypije pierwszą kawę i zje śniadanie, już nie jest głodny, i tak, a nie, jednak wszystko gra. <laughs> Więc to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na takie rzeczy. Journalik jest zajebisty. Jeśli się nie ma też doświadczenia w znaniu swoich myśli. To dzięki journalingowi my się uczymy słuchać i rozpoznawać nasze myśli. To jest, to jest fantastyczne narzędzie uczenia się feedbacku. Bo może tak być, że ktoś na przykład nie wie, jakie to uczucie być smutnym. Bo, bo nie wie, bo tak długo to wypierał, że dosłownie nie do końca rozumie, czym jest smutek. A dzięki journalingowi pozna, dzięki journalingowi dowie się, będzie tak sobie długo pisała taka osoba, że najprawdopodobniej nagle wyjdzie i z obliczenia. O kurde, ja chyba jestem trochę przygnębiony. Bardzo ciekawa rzecz. Więc journaling tak. Druga rzecz. Lecimy klasyczkami. Na początku jakaś forma medytacji, ale ja bym bardzo miękko używał tego słowa. Bo ja na przykład kiedyś próbowałem takiej medytacji, że sobie ściągnąłem aplikację jakoś tam najbardziej polecaną. Z Google Store'a i sobie pomedytowałem, i faktycznie było fajnie. Ale nie do końca miałem warunki, by to móc robić tak, jak chcę codziennie, wtedy, kiedy potrzebuję. I odkryłem, że dokładnie to samo mi daje wzięcie sobie zrobienie kawy pójście do okna, które jest tutaj koło mnie właśnie i po prostu popatrzenie sobie, jak auta jeżdżą, no bo mieszkam w Warszawie, więc jakby mój widok jest na drogę. a I tyle. I mam kawę, i mam samochodziki i po prostu sobie patrzę i po prostu miękko sobie zadaję różne pytania w głowie, co tam. Więc journaling, jakaś forma medytacji, przy czym medytacja oznacza głównie w moim dzisiejszym rozumieniu tego słowa taki spokój ducha, pobycie bez bodźców, pobycie bez, bez rozpraszaczy, pobycie w jakiejś takiej ciszy ze sobą. Może i pobycie tu i teraz, jak ktoś jest naprawdę fantastyczny w to, ale, ale to nie jest aż tak bardzo wymagane. Po prostu próba pobycia bez bodźców w jakimś wsłuchiwaniu się w siebie. To są takie dwie rzeczy, które można zacząć robić, niezależnie od tego, jakie się ma tematy, z którymi się zmaga, to na pewno pomoże. Z rzeczy fizjologicznych, kluczowe jest, żeby spać, brak snu. O mój Boże, jeśli komuś nie wychodzi absolutnie całe życie i wszystko jest źle, i taka osoba nagle się zaczyna bać, że może jest, kurde, głupia, bo dosłownie nie rozumie, co do niej mówią, i tak dalej, jestem w stanie naprawdę z dużą dozą pewności zdiagnozować, że ten ktoś dosyć chronicznie się ostatnio nie wyspał. I jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu o to zdrowie, o to zdrowie, o to higienę snu gdzieś tam dbać. I ja się na tym nie znam na przykład. Ale zna się na tym Matt Walker, który napisał taką książkę, dlaczego śpimy. Zna się też na tym pani od snu, czyli Magdalena Konsta. Pytanie, czy chcemy, czy chcemy Polkę, czy chcemy. To jest chyba Amerykanin. I, i, i dowiemy się więcej. W sensie ja, ja śledzę te dwa źródła i się dzięki tym dwóm źródłom dowiedziałem. To nie są jakby rzeczy, na których ja się znam sam, ale na szczęście mamy fajnych ekspertów. A z rzeczy już takich stricte niewypaleniowych, bo to co powiedzieliśmy teraz, to są takie trzy, trzy rzeczy, które po prostu pomogą zdrowiej żyć. Ale jeśli chodzi stricte o rzeczy niewypaleniowe, to po pierwsze trzeba się więcej bawić, najlepiej z innymi ludźmi, w sensie miejmy hobby. A hobby ma jedną fajną cechę. Ja nie mam za dużo czasu w życiu, bo obowiązki i, i nie tylko pracowe, w się sensie po prostu dużo rzeczy gdzieś tam jest obowiązkami. Ale mam pewne rzeczy, które traktuję jako hobby i one mają jedną fajną cechę, ja o nich myślę. Człowiek musi mieć zahaczki, rzepy, pożywkę dla myśli. Rzepy dla naszych myśli, które są miłe. Bo jeśli ja nie mam jakiegoś hobby, to ja będę myślał o inflacji, o pracy, o denerwującej mnie polityce, o pracy, o obowiązkach rodzinnych, o pracy i o tym, że muszę jutro zawieźć fotel do, do naprawy, bo coś tam się strasznie zepsuło, na tyle, że nie potrafię zepsuć narzędziami, które mam, i o pracy. A jeśli masz aktywne zaangażowanie w jakieś hobby, to może być cokolwiek: gry wideo, Formuła 1, kurde, konie, nieważne, to, to masz o czym myśleć. Nagle Masz o czym posłuchać podcastów w tramwaju, w autobusie, co nie jest pracą, rozwojem albo polityką. Ja na przykład bardzo lubię gry wideo i ja w kółko słucham podcastów. I zawsze, jak powiem na głos, że słucham podcastów, bardzo często dostaję pytanie o, a jakich? I ludzie się spodziewają, że ja powiem Hubermana, no nie? No bo wiadomo, psychologię. Nie, jak ja słucham podcastów, to to jest mój czas wolny. Ja się wtedy nie dokształcam. Ja sobie łażę na spacery albo sprzątam mieszkanie i słucham o tym, że PlayStation 5 Pro. Możliwe, że nie zrewolucjonizuje rynku, ale jest ciekawe w jakiejś tam wewnętrznej. To, to są rzeczy, które tak bardzo nie ważą nad niczym w moim życiu, ale mogę sobie o nich pomyśleć. Jak jadę gdzieś autem albo czekam na coś, to nagle do tej rotacji polityka, praca, rodzina, praca, zmartwienia, praca, mechanik, praca, nagle do tej rotacji dochodzi siedem nowych rzeczy. Nagle jest polityka, praca. Ciekawe, czy Leclerc w końcu dostanie lepszy. Jakby ciekawe, czy Ferrari w końcu poprawi bolida, żeby Leclerc mógł poważnie zawalczyć wiesz w rankingu kierowców. E, mechanik? Praca? Cholera, mam już Xboxa, ale fajne to PlayStation. Problemy rodzinne? Praca? Nie mogę się doczekać, żeby, wiesz, zobaczyć co nowego w Game Passie i może sobie pogram jakąś wyścigówkę, no nie? Nagle mamy więcej luzu, przestrzeni, takiego rozprężenia psychicznego. Hobby jest głupią być może poradą, ale jest tak zajebiście kluczowo ważnym elementem życia. Mieć coś, co nie, nie, ma stawki żadnej, nie ma jakby konsekwencji, jak będziemy w tomarni, wiesz, nikt nam za to nie płaci, nie mamy deadline'ów, po prostu se lubimy o czymś myśleć, lubimy coś rozkminiać. Powinniśmy mieć dosyć dużo czasu w naszym życiu, który nie jest obowiązkowy, który nie jest rozwojem. Jeśli słuchamy nawet w czasie wolnym, przewijając dziecko, albo nie wiem, sprzątając chatę podcastów rozwojowych, kurde, ok pod warunkiem, że mamy zajebiście lekką pracę, ale jak my mamy już ciężką pracę, Natychmiast zamieńmy te podcasty na, kurde, jakiś podcasteks, nie? I słuchajmy, jak dwójka świetnych prowadzących rozkminia, na czym polegał fenomen Andrzeja Leppera. Mua, to jest dopiero spędzenie jazdy do pracy. A Naprawdę przeginamy trochę z wymaganiem, żeby nasz mózg był w wiecznej presji. Wiesz, no spróbuj trzymać zaciśniętą na maksa rękę przed sobą. No człowieku, jakby ja już mam dość, nie? A ten mój durny przykład trwa jakoś czwartą sekundę. Musimy czasem się rozprężać. A nie mamy za często czasu, żeby wiesz, usiąść wieczorem na kanapie i się rozprężyć. Dni są krótkie, mamy masę obowiązków, to jak już mamy jakieś wolne przebiegi, myślmy przynajmniej o czymś, co nam sprawia przyjemność, co jest luźne, bo dzięki temu nasz mózg się rozpręży. Bez tego można naprawdę sobie zrobić krzywdę. Hobby to jest taki mniej profesjonalny, ale naprawdę fantastyczny krok do tego, żeby trzymać wypalenie zawodowe na jakimś tam dystansie. To, to, tu mam trudne pytanie w takim razie, co jeżeli hobby zahaczał pracę, co jeżeli przykładowo lubię sobie popykać w gry, a w pracy załóżmy jako copywriter bym o tych grach pisał, czy to mm. zabija hobby, czy to zaciera te granice, czy można to połączyć na przykład, że ok, teraz gram, teraz nie pracuję. Wydaje mi się, że to jest mogę... dla mnie bardzo ważne pytanie, też, bo no, ja no, też lubię tym, grać w gry. moim ukochanym hobby są filmy i seriale, ale jak już wspomniałem, ja w drugim życiu chcę być scenarzystą, no nie? Więc to, to jest taki przykład, że mogę się teraz odnieść do tego, co powiedziałeś. Ja trochę nie oglądam seriali, po prostu. Ja trochę je oglądam patrząc, jak są zrobione. W sensie ja już na tyle gdzieś tam parę razy, parę rzeczy w życiu napisałem, że trochę umiem rozkmieniać, oglądając z grubsza, jak. Wygl... jak... jak... umiem sobie wyobrazić, jak wyglądał scenariusz. Jakby co doradził co doradził reżyser aktorom, jakby jaki był pomysł na tę scenę i tak dalej. Ale musiałem się nauczyć to wyłączać. I ja na przykład tak mam, że oglądam jakieś filmy czysto edukacyjnie i sobie włączam ten film i tak go oglądam, wiesz, hmm, ale to dziwne, że wprowadzili teraz ten wątek. I to nie jest do końca oglądanie. A czasem po prostu ro rozkładam się, jak wiesz, jak, jak, jak liszaj na kanapie i nie robię nic konkretnego, i sobie po prostu coś, coś z, z moją partnerką oglądamy i sytuacja się prezentuje zgoła inaczej na mój umysł gdzieś w tle trochę tam pracuje na wyższych obrotach i tak sobie myślę: O, to była świetnie napisana kwestia. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że ta kwestia że ta kwestia tam padła, no nie na przykład w tym filmie. Um, bo nie umiem tego w pełni wyłączyć, ale nie analizuję wszystkiego. Więc wydaje mi się, tak, a to już tak mówię totalnie z mojego doświadczenia, że różnica polega na tym, na ile oglądając coś lub tak jak ty mówisz, grając, odczuwamy presję. Mam znajomego, który recenzuje gry wideo i. On nie umie w pełni wyłączyć recenzenckiego, krytycznego umysłu, ale potrafi, jak gra, żeby zrecenzować, to on gra z notesem obok siebie, wypisuje plusy, minusy, czasami przechodzi dwa razy te same sekwencje, żeby jakby zobaczyć, na ile przeszkadzała mu otoczka, na ile gameplay. Wiesz, z, z profesjonalnym krytykiem, nie? Ale kiedy gra dla siebie, no to ma to w dupie. Nie ma żadnego notesu, wiesz, w promieniu 6 metrów od jego komputera. Jak gra się przytnie, no okej, okay, no to zresetuję i jeszcze raz sobie pogra. Wiadomo, że zwraca na to uwagę, tak strzelam, ale nie nie, nie robi jakby w związku z tym faktem nic. Więc tym, co rozróżnia pracę od hobby, które jest związana z pracą, ja sądzę, że odpowiedź brzmi skupienie i presja. Jeśli my się musimy nadmiernie skupić i odczuwamy jakąś presję w związku z tym, to raczej nie odpoczywamy. Presja nie jest w parze z odpoczynkiem. Odpoczynek przede wszystkim musi oznaczać czas bez, e, bez presji. Dobrze. Dobrze, to ja sobie odpalę. Tak jak wiesz, jesień idzie, a ja jeszcze Skyrim a od 2007 roku nie ograłem, więc. O, mam. Grubo. Ja się uparłem, mam. że przejdę wszystkie stare Final Fantasy, słuchaj. I uznałem, że te najstarsze zostawię w spokoju, ale skończyłem przychodzić Final Fantasy 6, który jest Growl, która ma, nie, 25 lat, 30 lat, coś w tym stylu. I, i świetna decyzja. Tym niemniej przede mną jeszcze zajpiście dużo innych Final Fantasy, więc wiem przez co przychodzisz. Ja pewnie skończę tę misję mając jakieś 50 lat, ale będę dumny z siebie. <noise> to jest tak, jak się mówi czasem, nie? Te, te wszystkie książki, które masz do przeczytania, to jest półka wstydu. To ja mam taką półkę wstydu na, na Steamie, nie? Że, że mam te wszystkie gry, które e, kiedyś obiecywałem. Co że jak będę już miał pieniądze, żeby je sobie kupić, będę miał pieniądze, żeby sobie e, kupić komputer, który je udźwignie, uh -huh. to będę sobie grał. To jest uh -huh. w sumie jeden z moich celów zawodowych, żeby mieć kiedyś tyle wolnego czasu, żeby mieć jakiś dochód pasywny czy coś, żeby móc w dowolnym momencie, jak jak Felix Denis pisał, w, jak być bogatym, nie? że on chciał mieć e, swobodę, pełną swobodę decydowania, co zrobić z czasem, że chce pisać poezję, to on sobie siądzie i będzie pisał poezję. Ja chcę mieć tak samo, tylko z grami, że jak będę, wiesz, zrobię sobie taką, wiesz, męską jaskinię, zamknę, Błyżę nie mam. Mnie. zupełnie. mam tak samo. W sensie dla mnie również najwyższą formą bogactwa by była, może nie kontrola nad całym moim czasem, ale żeby mieć codziennie jakąś porcję czasu, która jest taka totalnie a robię sobie co chcę i wiesz i, 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 i bez, bez, bez jakichś większych zobowiązań bo ja sądzę, że staram się dbać o higienę życia i mieć czas na hobby, ale no ja mam go trochę wpisanego w kalendarz, w sensie jakby ja wiem który wieczór jakby mogę sobie pozwolić, wiesz na, na poopieczanie po się ale to, to, to tu się z tobą zgadzam, to zabrzmiało tak szczerze ze mną, że ja też bym chyba tak chciał móc mieć taką właśnie zupełną swobodę, zupełną kontrolę a teraz bym sobie poczytał komiks, książkę, whatever, wiesz, i po prostu mógł sobie teraz, teraz w jakimś momencie na to pozwolić. Absolutnie oczywiście do zobowiązań rodzinnych, nie jakby ja to kontroluję tak stricte, stricte ze zobowiązaniami zawodowymi. To by było prawdziwe bogactwo dla mnie. Ty Dobra myśl, a teraz, teraz przypomina mi się takie coś, mam coś takiego i wiele osób to ma, mnóstwo osób to ma, takie wyrzuty sumienia, że ja się teraz obijam, nie? Ja mam to po babci, nie, nie wiem jak no. inni. Moja babcia zawsze musiała coś robić. U niej nie było czegoś takiego, że ona nic nie robi. To było takie stare pokolenie. Ona, 34 chyba rocznik. E, 34, tak, nie chyba, pamiętam dobrze. E, 34 rocznik, czyli jak wybuchła wojna, e, to miała. Ona mówiła, że miała 6 lat. E, dobrze liczę? Tak, mm, miała 6, 6 lat. 6, no. I. Ona ciągle musiała coś robić. Nawet jak była zła pogoda, to miała gdzieś tam, wiesz, takie kolby z kukurydzy powywieszane, wiesz, na wiosce, nie? I ona sobie to, to mhm. tam dziubała, a później przebierała te ziarenka te dobre od złych i tak. Nie było czegoś takiego dopiero e, wieczorem, ale to jest akurat ciekawe. Ona się resetowała wieczorem, bo się tam szła e, modlić, coś tam poczytać i dopiero spać, nie? Więc mhm. to jest to akurat na plus. Ale ona cały czas miała ciśnienie, mhm. cały czas trzeba coś robić, bo może być bieda. Ja to, ja to też wiesz, będę Ja Ja myślę, że od niedawna żyjemy w takim luksusie, że nie musimy cały czas robić, nie? Bo taka, taka szczególnie dawne życie wiejskie polegało na tym, no, że po prostu całodobowo coś robisz, bo, bo, bo wiesz, trzeba pszyć buty, no nie? nie? wiem, osuszyć coś tam i tak dalej, w sensie, no, obowiązki. My żyjemy w strasznym luksusie, że nie musimy robić rzeczy w kółko, ale my z tego luksusu nie korzystamy. Bo z kolei jakby właśnie wpęd... to co mówisz, nie? Że się wpędzamy w poczucie winy i sobie wymyślamy trochę sztuczne głupoty, żeby robić coś cały czas. Muszę, muszę właśnie, muszę coś zrobić. Nie mogę... Ale też Miłosz Brzeziński powiedział, że czas zaplanowany na zmarnowanie nie jest czasem zmarnowanym. Pewnie, że tak. Wiesz, no, zobacz, że w kółku wracamy do wstydu, masz ochotę podpoczywać, to po prostu podpoczywaj. To jest pytanie, jakie mamy oczekiwania względem siebie? I masa ludzi ma totalnie niezrównoważone <grywania> oczekiwania względem siebie. Typu, wiesz, tak jak ci wspomniałem, ja jak byłem młodszy, to będąc kończącym studia, pijącym kawę Polakiem z dala od Hollywood, porównywałem się z 50-letnimi, biorącymi monumentalne pagórki narkotyków, ludźmi z Hollywood, że oni mają lepsze kariery, wiesz, filmowe niż ja, no, nie? Jakby to jest najgłupszym chyba zdaniem, jaki... Żałuję, że nie powiedziałem tego zdania wtedy na głos, to może by wiele lat był spokojniejszy, ale jak teraz to mówię, to, to brzmi debilnie, jak się masz. Ale my mamy dosyć chore, chore wymagania względem siebie i te chore wymagania niestety pcha cała kultura, w sensie Odpal Instagrama na 20 minut i się dowiesz, że jesteś gorszy. I to dotyczy wszystkiego. To dotyczy tego, jak się czujesz ze swoim ciałem, jak się czujesz ze swoimi ubraniami, jak się czujesz ze swoim stanem posiadania, jak się czujesz z miejscami, gdzie podróżujesz. Ze wszystkim na świecie się poczujesz gorzej po 15 minutach na Instagramie. Jeśli na przykład, nie wiem, byłeś, kurde, na Sri Lance i wyświetli ci, wiesz, Instagram Sri Lankę, to przysięgam ci, że jakiś influencer podróżniczy, który całe życie robi zdjęcia i tylko tym się zajmuje, ma stamtąd fajniejsze foty niż ty. Wiesz, i już się czujemy gorzej, nie? Z czymś. I to jest mega, mega ważne, żeby poświęcić czas, żeby poznać siebie, żeby poświęcić czas, żeby się poczuć pewnie z sobą i przestać się porównywać. To jest jedno z największych chyba wyzwań e, współczesności. My nie zasłużymy... <gryw> Bardzo... Jakby Im dłużej mamy internet, tym bardziej nie lubimy internetu jako społeczeństwo. Wydaje mi się, że Stanisław Lem miał takie powiedzonko, ale możliwe, że źle je atrybuje. że dopóki mu nie podpięto internetu, to nie miał pojęcia, że jest tyle głupich ludzi na świecie. A i my trochę nie zasłużyliśmy na internet pod wieloma względami. i Jednym z tych względów jest nasze nieradzenie sobie z bodźcami. Bo jak ja mam jeszcze to szczęście, że ja pierwszy raz widzi, znaczy ja widziałem internet młodo. Ale gdzieś tam u, u znajomego rodziców. Ale pierwszy raz tak aktywnie miałem dostęp do internetu, mając kilkanaście lat, a w mieszkaniu było jak miałem 16 lat. W szkole i w kafejce internetowej było jak miałem 13 lat. I ja gdzieś tam pamiętam, że ja na przykład sądziłem, mając nie wiem, 8 latek, że jestem zajebisty w gry wideo, dlatego że ja moim jedynym punktem odniesienia było, wiesz, moja czwórka kolegów, z którymi się lubiliśmy. Jeden z nich miał PlayStation, to szare, a ja miałem Pegasusa. I żeśmy albo grali u mnie na Pegasusie, albo u niego na Playaku, i ja byłem niezły. W sensie byłem pierwszy albo drugi, jak graliśmy w jakieś, wiesz, jakieś gry na dwie osoby, w tekę na trójkę, czy coś w tym stylu, no nie? A, a potem, wiesz, podpieli mi internet i się okazało, że jestem absolutnie do dupy w każdą z gier, którą lubię, i absolutnie każdy mnie ora, bo nagle punkt odniesienia stał się chory. Nie ja uwielbiałem rysować, bo moim jedynym punktem odniesienia było to, że jako dziecko byłem, wiesz, mama mi mówiła, że jest ładne. Jakby, mamo, dziękuję, że kłamałaś, mam dzięki temu w miarę zdrową samoocenę. I to nie było ładne, ale wiesz, ale mi mówiono, że ładne i dalej rysowałem, nie? A dzisiaj, dzisiaj dzieci się dowiadują, dzieci nie są ślepe, nie? Więc jak mają dostęp do Instagrama, to się dowiadują po sekundzie, że brzydko rysują. Na bank jest ktoś w ich wieku, kto rysuje gdzieś na świecie lepiej, bo robi tylko to. Są ludzie, którzy tylko podróżują, są ludzie, którzy tylko piszą, są ludzie, którzy tylko i wyłącznie robią, wiesz, tylko i wyłącznie zajmują się samochodami i, i zawsze będziemy gorsi, nie? Bo my porównujemy non-stop naszą całość do tego czyjegoś jednego wycinka. Ja sądzę, że gdybym utrzymywał się, gdybym dostawał od Unii Europejskiej rentę 25 tysięcy euro co miesiąc, to ja Ci powiem, że ja, ci, ja mogę Ci obiecać, że ja bym pisał zajebiście lepsze filmy niż teraz, bo miałbym tak dużo czasu, by się tym zajmować, że choćbym nie chciał, to bym najprawdopodobniej wzmocnił swój warsztat. Stary, jak ja bym treści filozoficzne rozkliniał, gdyby Unia Europejska po prostu przelewała 25 tysięcy euro co miesiąc. Jezu, jak ja bym filozofował wtedy. Ale ja się porównuję do filozofów lub do pisarzy, którzy być może są masywnie starsi ode mnie i już mają te pozycje z różnych powodów, a, a ja, wiesz, zarabiam na czynsz i, i Unia Europejska nic mi nie płaci i po prostu biluję z jakimiś chorobami w rodzinie i tak dalej, nie? I, I po prostu w ten sposób wygląda ogół mojej codzienności. A my o tym zapominamy. I bardzo łatwo o tym zapomnieć. Jak widzimy czyjś, czyjś etap końcowy, kogoś, kto najprawdopodobniej robi tę jedną rzecz w życiu, to my trochę zapominamy, że my robimy miliard. I się zaczyna znowu po raz setny. Wstyd. A może ja jestem głupi, a może ja sobie nie radzę, może powinienem lepiej sobie radzić, może ja powinienem mi odpoczywać. Ja chyba za dużo odpoczywam. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie można sobie samemu zrobić. Ja też nie mówię, żeby. Ja zaraz coś powiem, co będzie brzmiało, jakbym zachęcał do samozachwytu i narcyzmu, ale zaklinam, że tak nie jest. Testowo na dwa tygodnie spróbujmy pożyć nasze życia zakładając, że wszystko z nami w porządku. Ależ jestem ciekaw efektów. Co się wydarzy, jak przez dwa tygodnie nie będziemy negatywnie rozliczać naszych potrzeb, wrażeń, myśli? Nie wiem, rysujesz? Zajebiście, co za różnica, czy to jest ładne. Grasz na instrumencie? Co za różnica, że kto gra, grasz, gra lepiej. Jakby nie wszystko na świecie musi być kapitalistycznym wyścigiem o pierwsze miejsce na liście Forbes'a. Grasz w gry, to segraj. Jakby nie musisz być pierwszy na serwerze, żeby mieć bardzo dobrą zabawę z tego. Lubisz robić coś, jakby po nic, to rób to coś po nic. Życie nigdy nie miało być karą. Jest kilka systemów wartości, czasem związanych z religią, czasem z pewnymi takimi jakby świckimi zestawami wartości, według których życie ma być karą. I przede wszystkim trochę według kapitalizmu życie ma być karą. W sensie życie ma polegać na, na zapieprzaniu, by przeżyć. Pod kątem fiskalnym pewnie niestety tak. Żyjemy w tym kapitalizmie, trzeba na życie zarobić. Ale pod każdym innym kątem? Nie. Ja chcę być jednym z lepszych w mojej branży zawodowej, bo to jest moja branża zawodowa i na przykład lubię być dobry w to, co robię i na przykład lubię mieć pewność zatrudnienia. Lubię mieć dużo kontraktów, lubię dużo pracować. Tym niemniej ja w moim, jak ja mam jeszcze hobby po grami wideo. No chociażby próbuję, właśnie pisać, w wolnym czasie czasem komponuję muzykę. I wiesz, co, to, ta moja muzyka jest naprawdę tragiczna. Ale ona nie musi być lepsza. I czas na nią nie jest zmarnowany. Jakby co to znaczy zmarnowany? W sensie, czy ja jestem na tej Ziemi, żeby zwiększyć wartość dla shareholderów? Jakby każdy ma swoją wersję, po co jest na tej Ziemi. No ale jestem na tej Ziemi po to, żeby wspierać ludzi dla mnie ważnych i z grubsza było ok. Robić jakieś rzeczy, które mnie ciekawią. A to, że ja je robię średnio? Hookers! <laughs> grunt, grunt, żeby ja, wiesz, jeśli nie zawalam za to obowiązków rodzinnych, co z tego? Nie wszystko musimy porównywać. Gadałem jakiś czas temu z moim kolegą i chciałem z nim porozmawiać o rapie, bo obaj lubimy. I ja się zorientowałem, że nie jestem w stanie z nim gadać, bo on natychmiast wszystko, co którykolwiek z nas powiedział, on natychmiast zamieniał w rozmowę: a który raper jest lepszy. No dobra, Ale Andrzej, 3000, czy MFW, według ciebie, który z nich jest lepszy. Ja się zorientowałem, że ja z tym człowiekiem na ten temat nie jestem w stanie słowa zamienić, bo ja mam to strasznie w dupie. Ja w ogóle nie klasyfikuję w ten sposób niczego. Ja nie mam pojęcia, który z nich jest lepszy. Ja prywatnie wolę MF Duma i chętnie powiem czemu i usłyszę opinię mojego kumpla, czemu on też tak sądzi lub inaczej. Ale jego, jego nie interesowało opinie, go interesowało, no ale według tam, wiesz, jakiegoś tam zestawienia, to no to ten był lepszy. Ja tak mnie no to obchodzi, kto według jakiegoś zestawienia jest któryś. Jakby to nie jest rozmowa. I pamiętam, że po tej rozmowie z tym kumplem miałem taką rozkminę, że ja gadając z nim czułem się, jakbym gadał z internetem. Bo dosłownie tak działa internet. Ja, zobacz, patrz, pokazuję ci teraz, kupiłem sobie w Obi miarkę Obi 5 metrów. I jak ty to powiesz, jak ja to bym powiedział w internecie, to ja bym się po chwili dowiedział, jakbym ja to wrzucił na Reddita, to bym się w sekundę dowiedział, jaki debil kupuje w Obi. To jest gówno, a nie miarka. Tylko i wyłącznie miernik laserowy. Tak? A ja w twoim wieku, to kurwa, mierzyłem stopę i chodziłem po ścianie i stopami, to jakby stary. <noise> Jakimś cudem ludzie, którzy co do zasady chcą dobrze, stworzyli najbardziej toksyczne gówno ever. I to się nazywa szeroki internet. I my sobie tam robimy straszne problemy psychiczne. Jest mega ważne, by się umieć od tego odseparować i po prostu sobie wiedzieć, co się lubi na twoich warunkach, na twoich zasadach. Ja chcę być scenarzystą, a moje ulubione filmy to są obiektywnie dosyć szajsowe rzeczy. No, sorry, ale ja takie lubię i pewnie będę taki pisał, jeśli kiedykolwiek mi się w życiu uda, że ktoś zrealizuje mój film, ja jestem pewien, że się dowiem z recenzji, że to był całkiem, kurwa, mało natchniony pomysł. I ja się na to absolutnie, ja jestem na to gotów, bo ja lubię takie kino i ja chcę współtworzyć takie kino. Jeśli ktoś gdzieś coś na jego temat sądzi, ma prawo, I guess, ale nie będę, wiesz, nie pozwolę, żeby ktoś mi dyktował tego typu rzeczy. Um. Mam dwie anegdoty tutaj w odpowiedzi na to. Ja total, się totalnie z tym zgadzam, wiesz co? Oglądałem kiedyś takiego, nadal sobie lubię czasem go pooglądać, Nervariana, streamera z Legend. I on opowiada taką historię, że szedł kiedyś sobie przez Kraków, napadają go, wiesz, drechy, nie widać jaki szalik. I się go pytają, Wisła czy Krakowia? A on wiesz, oksy, dredy, ubrany jak god i mówi, chłopaki. Czy ja wyglądam wam na kogoś, kto ogląda piłkę nożną. <grymne> <grymne> Wyjebało im bezpieczniki. Ja tak... To jest zmiana klimatymatu. Poszli, poszli dalej. <grymne> Druga anegdota, e, już taka mniej zabawna. E, byłem na forum literackim 10 lat. Ja próbowałem bardzo dużo pisać, żeby się ludziom podobało, ale też zawsze miałem takie ciąguty, żeby im nie się podobało. Nie? Nie, nie miałem nigdy ciśnienia na wielką literaturę. Nie chciałem pisać drugiego mistrza i Małgorzaty. Ani, nie wiem, potopu, czy cokolwiek, ktokolwiek uznaje za wielką literaturę. To jest też właśnie kwestia subiektywna, nie? Ja pisałem takie proste rzeczy, lekkie do czytania, może trochę zabawne, z jakąś płętą. I nigdy nie usłyszałem, że, znaczy może parę razy usłyszałem, że, no, takie fajne do czytania, ale wielka literatura to to nie jest. jak sobie myślę, że ja nie chcę pisać wielkiej literatury. Nie chcę, żeby ktoś czytał moje jako wielką literaturę. Ja nie chcę dostać za to Nobla. Ja chcę, żeby ko ja chcę komuś sprawić przyjemność. A nie, że wiesz, że A, ale mnie do zgłoszą to, Tobie w takim mindsetzie internetu tobie nie wolno mieć takiej ambicji. Każdy musi no mieć ambicję mieć Oscara. Kurwa, napisać mistrza i Małgorzatę, wiesz, być drugim MF dumem. Jak każdy. Jakby, nie, nie... Moja, na przykład, jedną z ulubionych literatur jest tak zwana literatura kiblowa albo y, lotniskowa. Czyli te takie książki kryminalne, które wiesz, kupujesz na lotnisku, czytasz i w sumie zostawiasz w samolocie, no nie? Jakieś takie Harlany Cobeny, jakieś takie lightowe fantazy, lightowe science fiction. Uwielbiam takie rzeczy czytać. Oczek się, ale... to nie Harlan Coben, to nie jest kiblowa literatura, przepraszam no, cię Harlan bardzo. To, to, nie... jest... to jest definicja lotniska, tak zwanej airport novel, nie? A, ale ja strasznie <grym> lubię jest. tego typu rzeczy. Jeśli ja bym chciał coś takiego pisać, w sensie, jeśli ja bym chciał napisać kiedyś coś, wiesz, w tym nurcie, to pewnie też bym w to celował. I ja. Prywatnie, bardzo bym chciał być lotniskową literaturą, bo ja tak te. Ja, ja sobie kupiłem na piku na dworcu pierwszą książkę Kobena i czytałem ją w pociągu, i to jest. Wiesz, to jest moje doznanie. I jak ja o tym myślę, ja nie chcę być. Ja nie chcę, żeby smutni ludzie w golfach, paląc, jakby wiesz, yy, yy, francuskie papierosy yy, o jakichś egzotycznych zapachach mówili mi tak, to jest prawdziwa literatura. Ja nie, nie mam takich ambicji. Ja chcę, żeby ktoś kiedyś kupił wiesz, w Empiku moją książkę i się zajebiście jarał jadąc, pociągiem, a potem na plaży w Sopocie, a potem ją gdzieś w cholerę zostawił, bo po co mu ona? Ale kurwa, ale to było fajne 8 godzin. To jest moja prywatna ambicja. Ale jeśli ja spełnię tę ambicje, to ja będę za nią jebany tak, jakbym poniósł porażkę. Bo w oczach prawdziwych, wiesz, literatów, taka kariera to jest porażka. Bo mi nie wolno mieć takiego, jakby wiesz, ma ma marzenia karierowego. Dlatego jest tak cholernie ważne. To jest to, co ty mówisz. Ja też byłem na forach literackich. I się też nasłuchałem bardzo, 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 bardzo krytycznego, ale takiego, wiesz, nie czułem wyciągniętej ręki. Słuchaj, mamy pomysły, jak możesz lepiej zrealizować twoją wizję? Lepiej. Nie, ja dostawałem krytykę, że moja wizja jest z dupy i powinienem w ogóle inaczej podejść do pisania. I to był ten taki moment, że ja się rozjechałem, no nie, z tymi, z tymi forami. I tak sobie pomyślałem, to ja chyba nie chcę waszej pomocy, <laughs> bo ja się tutaj nie czuję, że wiesz, że wy jakby... Chcecie zaakceptować mnie jako osobę, która tworzy coś, co lubi? Ja kumam, że to jest wadliwe, ale czy możemy, proszę, pomóc mi lepiej realizować to, co ja lubię, a nie szykanować mnie, że ja lubię głupie rzeczy. Bo to są chyba dwie cholernie różne, są dwa zupełnie różne światy rozmowy, nie? Wiesz co, byłem, z ciekawości, jakie forum literackie? Typie, nie pamiętam. Dosłownie ci powiem, bo to był jakieś 2007 do 2013 i, i jak Boga kocham z tamtego okay. momentu w moim życiu, pamiętam ze trzy domeny, <noise> na których spędzałem masę czasu, a, a gdzieś mi po prostu, bo ja w bardzo wielu się udzielałem się do środowiskach w internecie i mi to po prostu poumykało wszystko z wiekiem. Byłem na weryfikatorium, tam się dochrapałem hmm. po pewnym czasie rangi weryfikatora i to jest odpowiedzialne zadanie, bo ty recenzujesz kogoś, kto być hmm. może pierwszy raz pokazał swoją twórczość publicznie i na początku był tam taki jeden koleżka, He, pamiętam, ja mam pamięć, że do takich rzeczy smog się nazywał, on miał taki paskudny zwyczaj orania początkujących ludzi, naprawdę, bo ja tu jestem na mm -hmm. forum, wiesz, pięć lat, mam trzy tysiące postów dodanych, jestem e, kuźwa tym drugim e, buchakowym. więc ja cię teraz, e, młody, zgnoję, wiesz, jak w wojsku fala, kurde, przeczołgam go przez błoto mm -hmm. e, pod drutem kolczastym, tutaj wybuchają granaty, bo to będzie szkoła życia. Ja tak patrzyłem na niego i myślę, kuźwa, a co jeżeli ja tym komentarzem, który jest jakby nie było w jakiś sposób według rangi forum wiążący, zabijam następnego Stevena Kinga? Mhm. Co jeżeli ten człowiek Każdy jest do dupy pomógł... jak zaczyna. Ka każdy na świecie jest do dupy jak zaczyna. Tak. I tu bardzo mega ważna kwestia, która, której ja omyłkowo, przez zaniedbanie do skryptu, Jezu, ale jestem gówniany, nie wpisałem tego do skryptu, bo idę... będę sobie będę płakał później w odcinku. Mhm. Nie wpisałem tego do skryptu tego podcastu, czyli otoczenie. Bo ty powiedziałeś, że wyniosłeś się z tych forów literackich. To pewnie była najlepsza decyzja ever. A ile osób tego nie robi? Wiesz, jak toksyczne środowisko copywriterów na Facebooku jest? Wiesz, tam cię... Nie spokojnie. wiem, ale strzelam, że jest tak samo toksyczne jak każde środowisko. W sensie ja pamiętam, że byłem zawiedziony jakimiś pięcioma środowiskami i sobie sądziłem, kurde, czemu ja wybieram same zainteresowania, które zbierają toksycznych ludzi? I wiesz, do czego doszedłem 15 lat później? Że każde, każdy fandom, każde wszystko, gdzie jest grupa ludzi, która trochę nieproporcjonalnie ma wkręte w jakiś temat, tam zawsze będzie, tam będą, kurde, fikołki psychiczne. Mówię ci, to jest po prostu, no to ja bym chciał, powie, chciałbym, e, chciałbym stwierdzić, że środowisko copywriterów na Facebooku jest najbardziej toksycznym środowiskiem na świecie, ale podejrzewam, że nie, że do Elektrody i Reddita to nam jeszcze trochę brakuje innych włączanów ale nadal to środowisko jest niewspierające. I tu słowo klucz, niewspierające. I mhm. na litość boską, jeśli coś ci nie służy, jebnij tym. Nie masz obowiązku siedzieć na tym Facebooku. Facebook to nie jest jedyne miejsce, gdzie można złapać klienta na copywriting. Naprawdę. Jest 2 miliony firm około. 2 miliony e, działalności gospodarczych zarejestrowanych w CIDG i chyba ze 300 tysięcy spółek. To jest 2 miliony 300 tysięcy podmiotów potencjalnie zainteresowanych twoimi usługami, i zaryzykuję stwierdzenie, że wiele z nich nie wchodzi na Facebooka po to, żeby znaleźć copywritera, tylko wchodzą po to, żeby kogoś opluć na przykład, mm -hmm. więc jeśli środowisko ci nie służy i to, to też dla mnie był wa ważny czek w życiu, że jeżeli na przykład rozmawiam z kimś przez telefon, po tej rozmowie telefonicznej myślę sobie, kurwa ja teraz muszę iść się normalnie wyleżeć na plaży, bo jestem tak zmęczony, jestem tak zrypany, rozmawiałem z kimś 10 minut i mam dosyć swojego życia a później tak to po co z tą osobą rozmawiam? I przestałem, nie? I do, ja to nazywam. Znaczy, no wiesz, pierwszy raz rozmawiasz, by się hmm. dowiedzieć, ale czy drugi raz powinieneś rozmawiać? Niekoniecznie, nie, ale oj, do, do, do tego trzeba dojrzeć. To jest mega mądre, co mówisz, ale to przychodzi z czasem. Tak, my się boimy, wiesz, my się boimy, bo chcemy się dostosować. Ostatnio oglądałem film z. E, film się nazywa Perfekcyjny Pacjent po angielsku, a po polsku e, Seryjny Zabójca. O historii. Bardzo rozległy nazwę, znaczy odległy od ciebie. Pewnie, pewnie temat na osobny odcinek, nie? Ale on opowiada historię Tomasa Kwika, czyli jednego z najbardziej znanych seryjnych zabójców Szwecji w historii. Nie będę tutaj spoilerował, ale główny hmm. bohater. Nie. Chociaż to nie ma, bo to jest to jest to w ogóle. zgooglowałem sobie w tle. Mhm. No, wiesz co, że wziął nas, wziął mnie. Mnie normalnie filmy biorą, zwłaszcza takie te, tego typu, ale wziął moją żonę, więc to już jest coś na rzeczy. Jej, byle, byle co nie bierze. Więc ten Thomas Kwik, on nie jest, nie jest głównym bohaterem, jest drugoplanową postacią, ale on był właśnie taką osobą, która, taką spolegliwą. On chciał być dla kogoś. On chciał, żeby go ludzie lubili, żeby zwracali na niego uwagę. Jest mega niebezpieczne. My wpadamy w tę pułapkę. Bo jeśli chcesz, wiesz, ktoś ci powie w grupie, nie, nastolatków, nie, jak chcesz, żebyśmy cię lubili, to idź na nasraj do kosza na śmieci w klasie numer 43. No i teraz co masz? Masz dwa wyjścia i oba są złe. Albo pójdziesz na sraj, albo zdążysz przed nauczycielem, albo nie. Jak cię przyłapie, to jest bieda. Jak cię nie przyłapie, to też będzie pytał, kto nasrał do kosza. Albo rówieśnicy nie będą cię lubić. Później idziesz do pracy i ktoś ci wiesz, powie, co, Andrzej, ty jesteś taki fajny, nie? Ty jesteś taki ogarnięty, ty przeczytałeś tyle książek mamy taki projekt, nie potrafimy się nad nim zmusić, wiesz to byłbyś super koleją z pracy, gdybyś nam w tym pomógł, a najlepiej zrób to za nas, nie? Mhm. A później KPI mamy wszyscy i my, my się, wiesz, my się będziemy obijać, a Andrzej będzie zasuwał, bo, bo nie ma życia prywatnego na przykład, nie? bo chce, żebyśmy go lubili. I taka manipulacja, nie? I to niewspierające otoczenie. Ja tu polecam naprawdę, jeśli coś no. ci nie służy, to jest mniej więcej tak, jakbyś jadł tłuste rzeczy i za każdym razem dostawał po nich sraczki, ale nadal jadł tłuste rzeczy. I spędzał czas siedząc na fejsie, narzekając na tłuste rzeczy. A można przestać je żreć no. i wyjść z fejsa, nie? Zgadzam się z tobą. Wiesz co? Na, na dwa sposoby chcę to skomentować. Sposób numer dwa. Zacznę od końca. Gorąco polecam poczytanie. Kiedyś. Jest też moda na true crime, więc będzie łatwo znaleźć masę materiałów. Jest dużo, dużo takich treści dziś. Życiorysy kilkunastu, dziesięciu e, znanych... Seryjnych morderców, albo takich terrorystów w stylu Una Bomber. Bo w ogóle było takie pokolenie, czasami się o tym mówi, że był, był taki rzut w Stanach, że bardzo dużo tych seryjnych morderców lub takich właśnie domowych terrorystów jak Una Bomber. Oni wszyscy są z relatywnie podobnego czasu. W sensie było takie okienko z jakiegoś powodu. I ktoś na to zwrócił uwagę czemu. I to ma bardzo ścisły związek z faktem. Kiedy, jaka była kultura ojców, jaka była wtedy kultura matek, jak wyglądało bardzo często rodziny w Ameryce i tak dalej. A warto zobaczyć, że to są wszystko relatywnie podobne do siebie życiorysy. To, to mrozi krew w żyłach. Jak się człowiek zorientuje, że dosyć dużo z tych ludzi, którzy sięgnęli po największe jakby ochyctwo, które można w życiu zrobić. W pewnym momencie byli dziećmi, które można było odratować. Ja nie bronię ich, bo dorosły człowiek, niestety, ponosi 200% odpowiedzialności za wszystko, co zrobi. Nieważne, że wiesz. Albo mama była niemiła, w sensie, no, no, sorry, no pewnie była. Jakby to nie jest nowa historia, nie, że dla kogoś rodzic był zły. Są też ludzie, którzy z tej okazji nie wysyłają bomb pocztą, nie, jakby kurwa. Mam straszny problem z bronieniem takich ludzi, albo mieli trudne dzieciństwo. Można też na przykład nie zabijać innych ludzi z tej okazji, tylko pójść na. Na, na terapię, ok, kumam, że kiedyś była większa stygma, to przynajmniej można cierpieć w milczeniu, powtórzę jeszcze raz, a nie zabijać ludzi, nie? Jest taki, taki trochę trend wybielania tych ludzi teraz po czasach, albo mieli trudne dzieciństwo. Nic nigdy nie wybrania człowieka, który w ten sposób mści się potem, wiesz, na, na kimś zupełnie innym, albo, albo nawet na rodzinie. Do czego zmierzam? To bardzo mrozi krew w żyłach, jak się zobaczy, że to w pewnym momencie wszystko były krzywdzone dzieci. A krzywdzone przez pewne bardzo konkretne, niewspierające e, sytuacje rodzinne. E, to tak a propos, a propos właśnie wiesz, tego, tego filmu, do którego nawiązałeś, to mi za, zaświeciła lampka w głowie, że też o tym czytałem kiedyś, że bardzo dużo ludzi, którzy dokonują takich potężnych zbrodni, to jest niestety trochę podobny do siebie archetyp tego, jak byli wychowani. Ja się tutaj wślizgnę, bo jeszcze, jeszcze masz ten jeden komentarz, ten pierwszy, tak zacząłeś od drugiego. E, przygotowywałem się do pisania powieści i jeszcze nadal mam ją w głowie zapisaną ja to zrobię, kiedyś, jak będę miał czas przygotowywałem się do e, powieści o seryjnym zabójcy i czytałem o tym jak powstaje seryjny zabójca, bo raczej rzadko się człowiek rodzi i w wielu przypadkach oglądałem film i czytałem życiorys Andrija Cikatiło, czyli największego seryjnego zabójcy ZSRR U, tam był wstyd proszę nazwisko? sobie na później Cikatiło. Jest film Obywatel X chyba? Całkiem dobrze go m, przedstawia. Mam Okuźwa! No, jakie jak on miał przerypane dzieciństwo ta matka go, e, matka go zawstydzała za to, że sikał w łóżko, a on sikał w łóżko, no, to jest jak to dzieci sikają. Czasem w łóżko, no, nie, no. nie. To nie jest powód, żeby kogoś nie, piętnować na resztę życia. A drugi przypadek to Ed Kemper, z, chociażby mhm. w serialu Mindhunter można go poznać. Jego też matka, nie wiem, zobaczyła go w sukience i zaczęła go z tego powodu rypać, nie? No bo jak można założyć sukienkę? Może raz mhm. założył, żeby zobaczyć, jak wygląda w sukience. Kutek. Kto nie robił głupich rzeczy, jak był dzieckiem, no come on. <laughs> I, I tam jest bardzo dużo właśnie tego, co mówiłeś, tego wstydu, mhm. że emocja to jest jedno, ale emocja podsycona wstydem, mhm. to jest mieszanka wybuchowa. Wiesz co, podzielę, ja wrócę do tej pierwszej rzeczy, ale muszę z kolei się do Twojego odniesienia odnieść, bo coś mi przyszło do głowy. Jakiś czas temu byłem w Berlinie, miasto, które bardzo lubię. To jest też miasto, które jest. Ja je bardzo często nazywam w swojej głowie takim europejskim Nowym Jorkiem, bo z mojego doświadczenia to jest jedno z niewielu takich europejskich miast, gdzie trochę everything goes. W sensie masz ochotę wyjść na, na ulicę, w oczywiście w tych modniejszych dzielnicach, nie w tych bardziej konserwatywnych dzielnicach Berlina. Ale masz ochotę w tych bardziej chillowych dzielnicach, gdzieś tam na Kreuzbergu wyjść na ulicę, jakby, nie wiem, ubrany w całości jako wielki futrzany tygrys? Pewnie ludzie będą na ciebie patrzeć, ale są bardzo znikome szanse, że z tego wyniknie cokolwiek nieprzyjemnego. W sensie jakby, kurwa, no to se łasia jako tygrys, trochę mamy to w dubsku. nie? W sensie bardzo podobnie, bardzo podobnie działają pewne miejsca Manhattanu w Nowym Jorku. Że masz ochotę jakiś być? Se bądź, jakby w dupie to mamy, nie? Nie mówię, że wszystkie, jakby też bez gloryfikowania, ale są takie miejsca skrajnej akceptacji. Jak byłem jakiś czas temu, ostatni albo przedostatni raz w Berlinie, widziałem już też, żeby nie stygmatyzować bez detali, ale widziałem duży marsz bardzo dużej grupy osób, które ewidentnie celebrowały pewien fetysz seksualny, który gdzieś na przykład dla mnie prywatnie znajduje się poza spektrum mojej akceptacji. W sensie, znaczy akceptacji. Chuj ich poobchodzi moja akceptacja, ale jakby nie jest to coś, co dla mnie by było jakby, wiesz, wewnątrz czegoś, co mnie interesuje na przykład, no nie? I byłem, byłem jakby, wiesz, w gronie moich jakichś tam ludzi i żeśmy zaczęli o tym rozmawiać, bo oczywiście pojawił się taki, wiesz, argument pod tytułem, kurwa, ale czy oni to muszą robić publicznie, wiesz, coś tam, coś tam, no nie, ci ludzie. No, trochę rozumiem ten argument, że na przykład, nie wiem, jakby w okolicy było przedszkole i dzieci wychodziły akurat się pobawić, no to to może nie był najlepsza trasa ever, ale na szczęście to była, wiesz, jedna z głównych arterii Londynu, jakby to ewidentnie taką nosiło znamiona marszu, no nie? I moją pierwszą myślą, jak widziałem tych ludzi, którzy, ich tam nie było z 600 tych osób, bardzo mocno, ewidentnie celebrujących pewien jakiś tam konkretny fetysz seksualny, i powiem ci, że moją pierwszą myślą było, że właśnie patrzę na zapobiegnięte 20 samobójstw, bo jest to ewidentnie bardzo niszowa rzecz, na bank wstydliwa jak skurwier, bo nawet w polskich mediach potem było. Znalazłem jakby w polskich mediach o tym marszu berlińskim jakieś artykuły. Oczywiście, pisane z perspektywy totalnego wyśmiewania tych ludzi. Co za. Ale mam nadzieję, że ci ludzie nie czytali polskich mediów. Mam nadzieję, że żadnych mediów nie czytali. Bo moją jedyną myślą, jak na nich patrzyłem, było, że ja właśnie patrzę na 20 zapobiegniętych samobójstw. I nie dlatego, że z tymi ludźmi coś nie gra. W sensie to nie jest tak, że jak ktoś ma fetysz seksualny, to jest zjebany. Jakby w ogóle nie z tej strony o tym mówię, tylko to są ewidentnie ludzie, których na bank nie zaakceptowało. Tam większość ludzi miała 40-50 lat. I gdy oni byli młodzi i odkrywali być może te fascynacje, na bank nie było akceptowane społecznie. Na bank musieli się ukrywać, na bank ktoś z nich kiedyś szydził. A udało im się żyć w przestrzeni, w której oni mogą spotkać się w tę kilkusetosobową grupę i mówię teraz oczywiście żartobliwie, jest dużo wiesz, gdzieś tam sympatią z odległości dla nich, pobyć jebnięci w grupie. I ja to szanuję. Bo każdy z nich potem wróci do domu i może się nadal ukrywać, bo ja zakładam, że większość z nich się cholernie z tym ukrywa na co dzień. Ale przez moment mieli koleżanki i kolegów, wiesz o co mi chodzi. Przez moment to nie było tylko... Przez moment nie byli... Przez moment się nie musieli wstydzić. Przez moment jakby to oni byli tym marszem, no nie? A nie się bali, że jakiś marsz rzuci w nich cegłę. I pamiętam, że miałem taką właśnie rozkminę wtedy, kurde, jest we mnie bardzo dużo. Ja mam siebie za osobę gdzieś tam progresywną i politycznie i poglądowo, a nawet ja, jak ich zobaczyłem, to miałem taką sekundę Muszę o tym pomyśleć, co ja, co ja do końca czuję na ten temat. Ale moją drugą myślą było, kurwa, nieważne co ja czuję. Oni przyjdą, pójdą, to jest wiesz, pół godziny z mojego życia, że ja się czułem lekko, niekomfortowo. A gówno to powinno na cokolwiek wpłynąć. A oni właśnie mają ten coroczny wentyl, że oni mogą pobyć grupą, w sensie, że jest więcej niż jeden, wiesz. Bo o tych seryjnych mordercach, o których my teraz mówimy, my mówimy o czasach przed jakimikolwiek mediami. Taki ktoś na wiosce albo w małej miejscowości zawstydzany przez matkę, nie miał z kim nigdy się do tego przyznać ani wiesz, jak pogadać. Więc trochę na grube, grube tematy zjeżdżamy, bo to tam wiesz, ja zaraz wrócę do, wiesz, toksycznych grupek na fejsie, nie? Ale ogółem wstyd zabija. Wstyd zabija nas, innych, wstyd zabija długoterminowo. Jeśli my chcemy kogoś zawstydzić, to najlepsze, co możemy robić, to monumentalnie zamknąć mordę i się zastanowić, czemu my chcemy komuś próbować złamać to, jak coś widzi. Bo to mówi o nas, nie o tym kimś jeśli my chcemy kogoś zawstydzić. Jeśli my chcemy kogoś zawstydzić, to znaczy, że my mamy naprawdę nierówno pod sufitem i mamy jakiś monumentalny problem, a, a, a nie ktoś. Mocne, mocne, blisko zakończenia, dlatego, że wyczepaliśmy pytania, więc jeśli chcesz jeszcze o toksycznych grupkach na fejsie, to mamy no, parę minut. Spłycę, spłyce tą grubą puentę, lżejszą puentą może na, na potrzeby jakby tym trokiego trochę, wiesz, trochę jednak dekorum, z którym się tu spotkaliśmy. Nie ma... Ja trochę wspomniałem o tym, że ogromnym elementem współczesności jest samotność. Niestety. I, i, I bardzo dużo ludzi, jak się popatrzy na badania, sporo, naprawdę bardzo dużo procent ludzi czuje się często samotnych, czasem samotnych. Szokująco dużo ludzi mówi, że nie ma ani jednej osoby, z którą może bliżej pogadać. To są przerażające statystyki. A my jesteśmy stadni. Nieważne, jak bardzo ktoś jest ekstrawertyczny, introwertyczny. Introwertyk ma po prostu mniejsze i głębsze stado i, i tyle, ale nadal ma stado. W sensie my jesteśmy grup, jakby my jesteśmy społeczni. I to jest normalne, że w oparciu o zainteresowania, pracę, to jest normalne, że się grupujemy, jakby, jakby, jakby to powiedziała polska literatura, mrowimy się, w sensie my dążymy do tego, żeby być, my dążymy do tego, żeby być w, w grupach hobbystycznych, jeździmy na konwenty, jeździmy na targi, konferencje, chcemy być na forach branżowych, zawsze tak było, w sensie to, wiesz, to, to, jest, to jest potrzeba stara jak świat, nie? żeby pobyć w grupie ludzi. I niestety grupy ludzi są również pełne ludzi, którzy sobie nie radzą ze sobą. I nie zmienimy tego. Znaczy ja nie widzę żadnej metody, żeby to zmienić. Internet jest dla mnie miejscem przerażającym ja i ja się nie wypowiadam nigdzie na żaden temat, bo mi się nie chce mieć takich pyskówek. Jak chcę pogadać o psychologii, to mam paru znajomych, koleżanek i kolegów z branży, z którymi jakby prywatnie gadam, albo mamy czat na Whatsappie i jak ja tam coś powiem, to się nie dowiem, tak jak z tą miarką obi, że w ogóle idź się zabić, jesteś jebnięty i w ogóle obi. Lecz się. Tylko jak ja powiem, że sobie nie wiem, kupiłem miarkę Obi, używając dalej tej analogii, to absolutnie nikt tego nie skomentuje, po prostu mi kiedyś powie, ej, ale tak na przyszłość, to wiesz, co lepsze są tam. Ale oczywiście, póki masz to, używaj ją. Ale jak ci zepsuje, to być może spójrz na tę firmę, kiedyś możesz być z niej bardziej zadowolony. Ludzie się mszczą, ludzie są zawistni, my nic z tym nie możemy zrobić i gorąco doradzam, jeśli my. Bo ja mam tylko kontrolę nad sobą i każda osoba, która to ogląda, ma kontrolę tylko nad też sobą. Jeśli ktoś ma ochotę. Wysrać się, zniechęcić, zawstydzić, obrazić, popisać się nad kimś innym, to znaczy, że my mamy monumentalnie nieprzepracowane problemy z samooceną, z samym sobą i, i, i tak dalej. Po prostu można się wtedy zamknąć. Jeśli to jest w ogóle fajna porada, mi, to jest porada, którą od mojego ojca usłyszałem kiedyś i ja jej długo nie rozumiałem, ale on mi kiedyś doradził. No, bo to jest oczywiste, żebyśmy nie spędzali czasu w miejscach, które nam nie sprzyjają. Ja unikam jako ognia miejsc, które mi nie sprzyjają. To nie znaczy, że lubię być tylko chwalony, ale jest krytyka i jest krytyka. W sensie mam, mam znajomych, którym pokazuję na przykład moje treści literackie, którzy mnie skrytykują w taki sposób, że ja się no nie mogę doczekać, żeby to poprawić. A są tacy ludzie, którzy mnie skrytykują tak, że mi się wiesz, nie chcę klawiatury dotykać przez pół roku, nie? Ale mój ojciec mi dał kiedyś poradę, żeby mnie na maksa zwracał uwagę, jak poznaję nowych ludzi, czy ja siebie lubię przy nich. Bo jeśli ja kogoś poznaję i ja czuję, że przestaje się zachowywać, coś mnie kusi i demon mnie kurde podkusza, żebym zaczynał się zachowywać w sposoby, których ja nie lubię, no to po pierwsze to jest problem ze mną, a po drugie ja może nie powinienem się bujać z tym człowiekiem. I jeśli my wchodzimy w jakieś środowiska, na maksa doradzam odrobinkę samoświadomości, na marginesie dosłownie o tym, jak lepiej siebie rozumieć, kończę pisać e-book na premierę 7 października. Ja nie wiem, kiedy ta rozmowa będzie szła live, ale kiedyś pewnie dostałem od ciebie słuchaj wytyczną, że mogę się reklamować, więc skorzystam. Ale dosłownie piszę o tym e-booka, jak lepiej siebie rozumieć, bo to zarówno pomaga lepiej stawiać granice innym, ale również pomaga nam zrozumieć, że ja może po prostu gdzieś nie przynależę. Ja wielokrotnie byłem na jakichś grupach forach. W fizycznych, jakby rzeczywistych grupach ludzi, I ja czułem, że trochę mnie coś podkusza zachowywać, nie tak, jak ja lubię o sobie myśleć, że chciałbym być takim człowiekiem. I szczerze, przy tych zajętych czasach, które mamy, można próbować jakoś, jeśli to jest dla nas ważne, siebie zmienić w tej grupie, ale można też po prostu zmienić grupę. Jeśli jakieś środowisko nam nie sprzyja, i my się tam czujemy zawstydzani, i my mamy wrażenie, że my musimy być jacyś dziwni, żeby móc tam przeżyć. Jebać to środowisko. Może ono po prostu nie jest napisane. Może tam ludzie piorą inne emocje niż my w tym momencie potrzebujemy w życiu. To nie jest tak, że każdy musi być lubiany wszędzie. To nie jest tak, że każdego krytyka ma sens. To jest jedno z największych głupot internetu, że jakby każda krytyka o ile jest konstruktywna ma rację. Nie jest prawda. A już na pewno nie jest prawdą, że za krytykę powinni brać się ludzie, którzy nie spędzili masy czasu. Budując, tworząc i umacniając swoją elegancję i uprzejmość. Bo jeśli ktoś mnie krytykuje i ta osoba nie jest uprzejma i elegancka w tej krytyce, to ta osoba, ja, ja to tak przynajmniej odbieram, ja nie wpuszczam tej osoby, nie daję jej prawa wejścia jakby w moją psychikę, jako głos, którego ja chcę słuchać. Bo ja słucham tylko dwóch, na przykład jeśli chodzi o krytykę, bo czasami ja również muszę, jak każdy na ciebie być skrytykowany, ja słucham tylko dwóch krytyk. Od zajebistych profesjonalistów, gdy ja poproszę z reguły najczęściej w sensie, tak piszę, to ja wynajmuję, jakby płacę redaktorowi lub redaktorce, by mnie zjebali z góry na dół, i wybieram topowych ludzi i im płacę za to, by byli krytyczni. A drugą jedyną grupą, którą słucham, są ludzie, którzy z uprzejmością i łagodnością mnie krytykują, rozumiejąc, że jestem człowiekiem z emocjami. Jeśli ktoś nie bierze tego pod uwagę, nieważne, jak ta osoba jest mądra, naprawdę mam w dupie opinię tego człowieka, bo hamów nie słucham. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś to spróbować włączyć w naszą higienę korzystania z internetu. Nie przejmujmy się ludźmi, którzy nie są dla nas łagodni lub uprzejmi, bo to znaczy, że oni sobie z czymś nie radzą. I ja bym bardzo mocno uważał, czy to, co mówią, na pewno jest w ogóle skierowane do nas, czy piorą po prostu na żywo coś, z czym sobie sami gdzieś tam funkcjonalnie nie radzą. Ale druga rzecz, nie bądźmy hamami dla innych, nie, nie zawstydzajmy innych to się naprawdę kończy, tak jak powiedziałeś, w ogóle wspaniała jest ta twoja historia o tym, o tej odpowiedzialności, że ty możesz chcieć zapunktować, wiesz, ktoś może, nie mówię, że ty, ale ktoś może chcieć zapunktować na forum szorstką krytyką debiutanta i właśnie, kurde, zabijamy kolejnego Stephena Kinga, no nie jakby właśnie zabijamy kolejnego Tadeusza dołęgę mostowicza bo, bo bo, ktoś przed moment chciał być śmieszny na forum. a Jest ogromna odpowiedzialność w tym i najważniejszą rzeczą na świecie jest, w mojej opinii, nie przykładać do tego ręki oraz aktywnie się odcinać, kiedy ktoś tak narusza, narusza nasze granice i naszą, nie szanuje nas po prostu. Dobre. Dobre, dodam do tego jedną rzecz, bo rzecz jest y, świeża i to te, też miałem taki moment y, katarziz. Mój ziomek y, wystąpił, ziomek z liceum, ziomek, którego trzy lata, dwa lata właściwie ciągnąłem z matmy przez liceum i z paru innych przedmiotów, <laughs> wystąpił w Daniela Siwca na YouTube Tam wiesz, 100 tysięcy subów, nie? się okazuje, że chłopak w Zamościu w mieście 60-tysięcznym robi flipy i to całkiem nawet nieźle mu idzie, nie? Masz, no. Przemek robi flipy, przecież kurde, jakbyśmy babie od matmy powiedzieli 15 te lat temu, że ja będę miał podcast na YouTubie, a on będzie robił flipy, to by się wiesz, sztuczną szczęką zadławiła, nie? ja tak, a ja tak patrzę na niego i myślę, kurde, ale zajebiście, że Przemek jest na YouTubie, jak zajebiście, że on robi flipy. 62 mhm. tysiące złotych na jednym flipie, najwięcej zrobi. Jakie to jest super! Mm -hmm. Ile osób tak pomyśli? nie? Widzisz sukces swojego ziomka z liceum, z którym siedziałeś trzy lata w ławce, nie? on odnosi sukces, a ty nie wiem, siedzisz na etacie w pracy, której nienawidzisz. Co pomyślisz? Co pomyśli? Nie skłamię, jak powiem, 90% osób, nie? Mhm. Mm Chuj. Fuksa miał. Starzy mu załatwili. W ogóle to ja mu napiszę, jaki nie wiem. że stary, to przede wszystkim. Po co się tak wypowiedział? Tak Flipper złodziej, nie? Z <ślamu> się prosi, nie? No, no, tak, bo on, bo on żeruje, nie? A ja, ja, ja poczułem taką wręcz dumę i dumę z tego, że ja mam przyjemność znać tego człowieka. I to też jest dla mnie taki wniosek, bo nie zawsze takie coś czuję, kiedy widzę coś, czyjś sukces. I to ja powinienem sobie zadać pytanie, dlaczego ja się tak czuję? Dlaczego ja, widząc czyjś sukces, odczuwam emocje, które mhm. nazwałbym negatywnymi, niebezpiecznymi, mhm. żeby nie mhm. powiedzieć toksycznymi, nie? Ja też tak mam. Czasami mam tak jak ty, że widzę kogoś, nie wiem, z kim. Na przykład, ja razem zaczynałem jakąś tam karierę cudzy nie wiesz, lata temu. I ten ktoś, nie wiem, zostanie ambasadorem czegoś ogromnego w jakimś zajebistym kraju. Ja tak na to patrzę i tak sobie myślę: Ja, pierdziele, w życiu by mnie wpadł, że wiesz, ta dziewczyna, ten chłopak, coś w ogóle uczyła komputera razem ze mną, wiesz, teraz po prostu będzie o tak rozkładać karty, nie na przykład w Indiach. I to są takie rzeczy, które mnie strasznie cieszą, ale tak jak mówisz, no nie zawsze. Czasem tak mam, że wiesz, nie wiem, ktoś tam z, też, nie ma jakiś super kontrakt albo coś zrobił, a tak tam to patrzy i tak, no bo kogoś znał. Nie ja chcę się, ale to się, no, aż tak wypływa ze mnie, nie? I dzięki Bogu, dzięki Bogu dojrzałem trochę <grym> w którymś momencie życia. I jedyny wniosek, który z tego wyciągam, natychmiast się wycofuję i sobie myślę, u, Andrzej, masz nas ranę we w sensie, co jest nie tak? Natychmiast idź i chociażby podurnaluj, bo to nie jest, to, to nie mówi, że jestem w zdrowym miejscu, bo widzę kogoś, kogo znam. Kto ma dobrze, kto ma może łatwiej wreszcie, komu, wiesz, lata pracy zapracowały, ten ktoś wreszcie może, wiesz, zadzwonić do rodziców i powiedzieć, ty, nie jestem, mamo, patrz, jestem w telewizji, nie? Wreszcie komuś wyszło. Jeśli ja mam ochotę z tej okazji uczynić incydent kałowy, to, to tylko i wyłącznie świadczy o mnie. W sensie o nikim innym na świecie to nie świadczy, tylko o tym, że ja czegoś w sobie nie lubię, przed czymś uciekam. I tak jak, ja wrócę do twojej pointy, bo ona była główna. Jeśli ktoś chce out of the box, plug and play rozwiązanie, jak być troszkę lepszym jutro, w takim momencie natychmiast idziemy journalować i po prostu zadajemy sobie pytania, kurde, ja na co dzień jakby nie jestem złym człowiekiem moralnie, więc co się dzieje, że ja mam taką brzydką myśl? I jak tak łagodnie zadamy sobie to pytanie, nie od razu bez wstydu, znowu, bez obwiniania siebie, a, bo ja jestem taki zjebany, że ja zazdroszczę. Nie, 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 załóżmy, że jesteśmy w porządku. To czemu my się tak zachowujemy? I nagle nam wyjdzie, kurde, bo się czuję niedoceniany w pracy. O, i to jest zajebiście ciekawy wniosek. Z tym coś można zrobić. To jest produktywne. To jest informacja, która nam mówi, jak za dwa miesiące być w lepszym miejscu w życiu. A jak my spłaszczymy sobie, wiesz, w naszej głowie taki wniosek, albo jestem durny, nie, albo albo ci ludzie to złodzieje, będziemy dokładnie za dwa miesiące w tym samym miejscu, w którym byliśmy dziś. Tym akcentem myślę, że możemy spokojnie tak, zakończyć. Że i słuchaj, i się skupiłem, żeby o. nic nie powiedzieć. Dobra, dobra, pęta, dobra, pęta, aprobujemy pewnie. Andrzej, ostatnie pytanie, gdzie możemy cię znaleźć w internecie? Wszystko moje wisi. Ja jestem starej daty, z tym milenialsem w internecie, więc mam stronę domową. I jak się wklepie, Andrzej Tucholski w Google, to pierwszy wynik generalnie Andrzej to jest moja strona, tam jest mój podcast, który polecam bez za darmo i. Różne rzeczy na temat normalizowania, normalizowania trochę bardziej świadomego podejścia psychologicznego do życia. Tam wrzucam bez żadnych kosztów, jak to podcast. Jak ktoś ma ochotę dać mi pieniądze, to obok czeka mój sklep, również będzie mi miło, jak ktoś tam zajrzy. Moją ofertę B2B, czyli taką właśnie typowo szkoleniową, również tam się znajdzie. Generalnie jestem na różnych mediach, Instagram i tak dalej też, ale jak ktoś szuka jednej konkretnej bazy, andrzejtucholski.pl, pewnie coś tam będzie podlinkowane. Będzie podlinkowane. Jak coś jeszcze wygrzebie, wystalkuje, bo choć jestem milenialsem, to gdzieś tam coś tam w social mediach yy, przeglądam, to też yy, podlinkuję. I te książki też podlinkuję. No i co? Ja Ci za dzisiaj dziękuję. Życzę dobrego dnia. Wzajemnie. I co? Dopada cię wypalenie? Jesteś na jego skraju? Czy może widzisz te takie nieuchwytne chochliki, nieuchwytne zwiastuny wypalenia zawodowego, które jeszcze, jeszcze nie mówią, że: hej, słuchaj, wypalasz się, ale takie. Szepty pod świadomości, że coś jest nie tak? Jeśli tak, to pora zadziałać. Być może pora odpocząć, być może pora zmienić modus operandi, zmienić styl prowadzenia swojej firmy, firmy lub działalności. Może to jest ostatni dzwonek. Może tych czerwonych flag jest dosyć dużo. Jeżeli faktycznie tak jest, to myślę, że to jest najlepszy moment, żeby coś z tym zrobić. A jeżeli znasz kogoś, kto się wypala, poleć mu ten odcinek. Myślę, że wszyscy tutaj odniesiemy korzyść. Andrzej pomoże kolejnej osobie, ja pomogę kolejnej osobie, ty pomożesz kolejnej osobie. To jest sytuacja 4 win. No zakończenie, jeśli masz jeszcze trochę sił, chwil, uwagi, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka like dla Spotify'a. to pomoże temu kanałowi rosnąć, zapraszać więcej gości i pomagać większej liczbie osób. Siema!